Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiejszy poranek to kwartet Batman, Testri. Witam serdecznie. Gapek oraz Lipton Yellow Label, które nas pobudza o poranku. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy ciekawi, jak nasz duet się spisze. Musimy powiedzieć, że chcieliśmy się sprawdzić tak trochę na sucho, a że nie było wolnego studia, żebyśmy na przykład poćwiczyli tutaj, to poszliśmy sobie razem do klubu. Tak jest, tak jest. Był to niedzielny, sobotni wieczór. Sobotni. I powiem szczerze, bardzo udany. Bardzo udany, dobrze go wspominam. Bardzo udany wieczór, to prawda. Do Testriego nawet podeszły dwie osoby i go poznały. Niektórzy chcieli, żeby im wróżył. Okazało się, że tych biednych ludzi na to nie stać, bo Testri na żywo bierze w euro, ale generalnie było bardzo, bardzo... Dolarów też nie mieli, niestety. Tak, jeszcze dolar mógłby ujść. Nawet australijski, bo wysoko stoi, jak byłem w Melbourne, wiesz? Cokolwiek tak naprawdę, cokolwiek. Byle nie złotówka. Byle nie złotówka, tak jest, byle nie złotówka. Ale faktem, dużo tych historii też na anegdot pewnie dzisiaj się pojawią. Jakieś takie inside joke'i, jak zobaczycie, że zaczynamy się śmiać i nie wiadomo z czego, to pewnie nawiązanie właśnie do naszego sobotniego wyjścia. Zdecydowanie. Mi w ogóle bardzo odpowiada, że ty jesteś dzisiaj taki, wiesz, smart casual, albo wreszcie ktoś jest bardziej elegancki ode mnie na wizji. Specjalnie nawet założyłem tego Batmana, bo tak czułem, że ty będziesz dzisiaj w marynarce. W właśnie sposób ubrany i to super. Nie ma dzisiaj Czarka Sikory, od razu wyjaśniamy dlaczego, ponieważ Czarek jest w trasie, moi drodzy. Okazuje się, że są ludzie, którzy chcą płacić za to, co on mówi. Niesamowite, naprawdę, ale są tacy ludzie. Tak. I Czarek jest chyba na Śląsku, z tego co kojarzę, i po prostu dzisiaj Testri awaryjnie zamiast Czarka, chociaż nie tak do końca awaryjnie, bo już to ustaliliśmy w zeszłym tygodniu, ale też się bardzo cieszymy, że możemy nowy duet sprawdzić. Tak czasami po prostu będzie w naszych porankach, że w związku z tym, że prowadzący mają różne swoje, że tak powiem, joby, no to nie zawsze każdy będzie mógł być raz w tygodniu. Prawda? No to prawda, ale Czarek, tutaj ogromne pozdrowienia przesyłam dla niego, być może nas ogląda. Nawet bardzo mocno zastanawiał się, czy nie przełożyć jakoś tego występu, ale stwierdził, że jednak nie. Te 15 osób, które tam na niego czeka, musi to dostać. Ale to też szanuje widza, nie? Czarek, słyszałem, że wysyła SMS-y każdemu ze swoich widzów. Dziękuję, że byłeś dzisiaj ze mną. Jak się podobało. To trwa minutę, nie? Już wszystko. Jest Glapek, to zostaje na dłużej, pisze Monika. Monika, jestem Gapek, ale okej. Okay. Natomiast, moi drodzy, my dzisiaj jesteśmy podekscytowani, chyba tego nie ukrywamy, bo o 8.30 absolutnie wyjątkowy gość. Ja muszę powiedzieć, że uwielbiałem zawsze słuchać rozmów z nim. Juliusz Strachota i Kuba Żulczyk, czyli dwóch pisarzy, którzy no, mieli bardzo ciężkie lata 20 swojego życia, bo bardzo dużo pili i nie tylko. Kiedyś zrobili wywiad w takim podcaście Coś Pać po odwyku, jednym z moich ulubionych, z Miśkiem. No i muszę powiedzieć, że ja byłem pod wrażeniem. Pamiętam, że wiesz, biegłem wtedy po Lesie Kabackim i momentami aż się zatrzymywałem, bo po prostu to, co on tam opowiadał, było niesamowite. No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie, bo to jest taki facet, którego aż się chce słuchać. My jesteśmy bardzo świeżo po jego, po lekturze jego autobiografii. Możesz mi się nawet pokazać. Zgadza się, jest. Patrz, jak Testri jest przygotowany. Pozaznaczałem. Zastanawiam się tylko jednego, czy wystarczy nam czasu, żeby zadać te wszystkie pytania, które mamy. Niewątpliwie jestem przekonany, że będzie to ciekawa rozmowa z uwagi na właśnie Michała Koterskiego, który napisał rewelacyjną książkę, a do tego jeszcze potrafi świetnie opowiadać, więc nie mogę się doczekać. Tak, to jest taki gość, że ma coś takiego w sobie, że nawet jak opowiada, to wam możemy jakąś anegdotkę zdradzić, jak jest na tym Medjugorje, jak to się nazywa. Tak, zgadza się. Wiemy, gdzieś tam w tym świętym miejscu, gdzie były objawienia, i opowiada o tym, że stoi tam i myślisz, że zaraz się wspodnie Medjugorje. Medjugorje, o tutaj Krzysiu jest, trzeba było krzyknąć, nasz Medjugorje, wiedziałem, że to się jakoś inaczej czyta. W każdym razie opowiada o tym, że już prawie popuści, bo tak go w spodniach tam coś trzęsie. Był taki moment, I to jest tak, że ty myślisz, że jest dość urocze, nie? Nawet się śmiejesz wtedy i to jest bardzo spoko. Masz takiego w sobie Michiek Koterski, że nie sposób go nie lubić. A to za sprawą tej aronii, którą wcześniej popijał. Tak, sok z aronii, odradzamy soku z aronii, jak idziecie się modlić, bo to się może źle skończyć, będą się też modlić, ale o to, żeby nie popuścić. Intencja może być zupełnie inna, jak się okazuje. To prawda. No dobra, mamy kalendarium chyba. Coś się dzieje dzisiaj. Coś się dzieje dzisiaj, między innymi, jakie są święta? Europejski Dzień Parków Wodnych, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka, Święto Wojsk Specjalnych, Dzień Braci i Dzień Cyrylicy. Tak, przypomnijmy też, że nasze kalendarium również gdzieś tutaj razem współtworzymy z Lipton Yellow Label, za co dziękujemy. Dzień Cyrylicy, Dzień Ślimaka. No nie jest to jakiś taki dzień, który by mnie specjalnie pobudzał, choćby dlatego, że ja mam dwie siostry bliźniaczki. Cyrylicy nie znam, za ślimakami nie przepadam, a do wojsk specjalnych mnie nie przyjęli, bo powiedzieli, że mam za duże uszy. I w związku z tym, no nie wiem, co z tym zrobić. Ale za to dzisiaj na przykład ruszył egzamin ośmioklasistów. Myślę, że jesteśmy po tych egzaminach. Już dawno temu powinniśmy
być. I każdy, ale liczą się punkty. To też ciekawe. Tutaj jeden z dyrektorów mówi. Oczywiście trzymamy kciuki za ośmioklasistów, którzy podchodzą do egzaminów. A powiem ci, że właśnie mój kolega, który jest ode mnie rok młodszy, poczułem się stary, jako że nie mam dzieci, a przynajmniej nic o tym nie wiem. Właśnie wczoraj wrzucał na Facebooku, wiesz, takie długie story, że to jest absolutny stres dla niego, bo ich małe dziecko, które jeszcze przed chwilą gdzieś tam nosili na rękach, teraz ma tam 14 lat i pisze ten egzamin. Także no, czas mija bardzo szybko. Moi drodzy, imieniny Amalia. No to taka lepsza Amelia albo gorsza, to zależy jak na to spojrzeć, prawda? Nie znałem żadnej Amalii, Amelię chyba znamy wszyscy, bo tak, to był bardzo dobry film. Dagmara, Dawid, Donacjan, Franciszek. Poczekaj, nasz dzisiejszy gość ma Fryderyka chyba syna, tak? Zgadza się, Fryderyka, tak. I tam nawiązania również właśnie też do Fryderyka Chopina. Kilka też takich, można powiedzieć, smaczków i przypadków pojawiło się między innymi, jeżeli chodzi o innego słynnego pianistę polskiego, który ma na imię Leszek, ale o tym pewnie porozmawiamy. Oprócz tego Jan Ludwik Maria Milena. No i Orion pojawia się. To no, już tak stary, dobry Orion. Ubysława. Ubysława. Vanessa, Vincenty i Zuzanna. Ja chciałem powiedzieć, że mam na drugie Jan po dziadku, ale w ogóle Jan to ma chyba ze 30 razy w roku imieniny. Tak mi się wydaje. Więc jakby Jan za każdym razem, gdy miał imieninę, przedwalił lufę, to byłby regularnie nawalony. Urodziny. Grażyna Torbicka. Boże, jak ja lubiłem panią Grażynkę tak 20 lat temu, jak ona zapowiadała filmy, jak ona opowiadała, co teraz zobaczymy. Ona zawsze miała taką klasę, była dystyngowana i miałeś takie wrażenie, że nawet jak ona wstaje do śniadania, to już jest umalowana na szpilkach i mówi do swojego męża, kochanie, podaj mi jajecznicę, nie? Wiadomo, że tak pewnie nie było, nie? Ale tak wiesz, patrzysz na panią Grażynę Torbicką i myślisz, że to jest ten typ kobiety, która w ogóle nie chadza do kibla, nie? No, klasa sama w sobie. I tutaj również nawiązanie, bo prowadziła między innymi właśnie międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Sporo tych tak? nawiązań dzisiaj. O, tak, to proszę. To ciekawe. Eric Cantona. Ty nie wiem, czy kojarzysz tę postać? Kojarzę tę postać. Powiem ci, że na pewno wśród wielu top 100 kanału sportowego, jeżeli chodzi o piłkę żywszych czasów, na pewno to nazwisko się tam pojawiło. Tak, pojawiło się. My też dzisiaj podamy naszą topkę piłkarzy, top 10, więc będziecie mogli nas zdisować. Ja już zresztą wczoraj zostałem zdisowany za gdzieś tam umieszczenie na wysokim miejscu Zinedina Zidana. Natomiast Eric Cantona, 57 lat. Przypomnijmy, że on po zakończeniu kariery piłkarskiej, którą zakończył dosyć wcześnie, bo tak już uznał, że co miał wygrać, to wygrał, wziął się za aktorstwo i to nawet nieźle mu szło. Może nie na tym poziomie, co piłka, ale w paru filmach zagrał i zagrał troszkę więcej niż Natalia Janosz w Bollywood, bym powiedział. Czyli dało się go na przykład zidentyfikować w filmie. Ba, nawet były takie, gdzie grał rolę pierwszą i drugoplanowe. I obejrzał to więcej niż 6,5 tysiąca osób, tak? Tak. Ja nie wiem, czy ktoś został w historii świata tak rozjechany jak Natalia Janoszek przez Stana wczoraj. Przyznam, że obejrzałem ten filmik, dostałem go tam chyba dzień przed emisją, żeby zerknąć. No to ciężko mi było zatrzymać karuzelę śmiechu. Znaczy, rżałem sam do siebie. To było naprawdę dobre, ale to też pokazuje, nawet to jest smutne, wiesz, bo ja bym nie chciał nigdy być takim gościem, jak ci ludzie, którzy, ci dziennikarze w cudzysłowie, którzy zapraszają, wiesz, do swoich programów taką osobę, no bo jakby tam był absolutny brak researchu. No, my dzisiaj mamy, słuchajcie, nie wiem, myślę, że Testri ma z 50 pytań do Michała, ja drugie 50 i naprawdę przeżywaliśmy to, że taki gość do nas dzisiaj wpadnie i że facet, który tak odważnie i śmiale opowiada o swoim życiu, a ci ludzie po prostu łykali to jak młode pelikany. Ja myślę, że nawet student pierwszego roku dziennikarstwa no nie powinien lepiej sobie by się przygotował, wpadkę, tak, sprawdziłby. Nie? Sprawdziłby chociaż oceny tych filmów, jakie, albo na przykład urywki, fragmenty, w których grała, ale to do obejrzenia koniecznie, obowiązkowo, ponad 40 minut dobrej zabawy z Krzysztofem Stanowskim. Ja też, nie ukrywam, czekałem na ten odcinek dziennikarskiego zaraz, gdyż miałem okazję zobaczyć się z Krzysztofem gdzieś tutaj na korytarzu w dzień, w którym to nagrywał. I codziennie sprawdzałem, mówię, może to już. I wczoraj dostałem. Ja ci powiem, że naprawdę wydaje mi się, bo to, co się wydarzyło, to oczywiście ta Natalia i to wszystko, co ona wokół siebie zrobiła, okej, no jest to, powiedzmy, delikatnie mówiąc, naciągane. Natomiast no, dla mnie to jest największa kompromitacja tych dziennikarzy wszystkich od bardzo, bardzo dawna. Wladimir Szmicer, czeski piłkarz, były zawodnik Liverpoolu, gość, który się wsławił tym, że strzelił gola w tym pamiętnym finale w Stambule. Z kolei jest taki dziennikarz Marcin Fedek z Polsatu, bardzo sympatyczny człowiek. I Marcin opowiadał kiedyś, że uznał, że na ten finał nie pojedzie, bo coś tam. I oddał komuś bilety, nie? No i słuchaj, tak naprawdę
oddał komuś bilety na finał, który chyba uważany jest do dziś za najbardziej kultowy w historii Ligi Mistrzów, bo przypomnę ci, że tam Milan do przerwy prowadził 3-0, potem przegrał w rzutach karnych, a Jerzy Dudek... Byłem bardzo mały wtedy. Bardzo. Byłem u kuzyna i oglądaliśmy ten mecz. A co ciekawe, ostatnio obejrzałem powtórkę tego karnego, gdzie Dudek bronił strzał Szewczenki i dzisiaj stary... Żaden sędzia na świecie by tego nie dopuścił. Bo wiesz, że bramka Jerzy wychodził, był gdzieś w ogóle prawie przy tej piłce, nie? Tak. To jest naprawdę, gdyby to prowadził, powiedzmy, nasz top sędzia Szymon Marciniak, który prowadzi w tym roku finał Ligi Mistrzów, to bez szans. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że Szymon Marciniak to jest mój krajan. Bo on jest z Płocka. Nawet graliśmy razem w piłkę, jeszcze jak on miał włosy. On był 8-1, ja 8-3 rocznik. Tak, no to można powiedzieć, że on zrobił karierę, a ja siedzę tutaj z tobą. Jedna rodzinka, bo ja właśnie chodziłem do kościoła. Miałem tam bierzmowanie. Kościół należący do właśnie diecezji płockiej. Więc bo ty jesteś z okolic, nie? Jestem z okolic, jestem Golub-Dobrzyń, więc... To ile kilometrów? Do Płocka? No więcej trochę, trochę więcej. Dobrze, moi drodzy, Walerian Gwilia, to też jest piłkarz, i Aleksander Śliwka. Aleksander Śliwka mi zaimponował, bo kiedyś w Radiu Weszło FM zgodził się, żeby sprankować innego z siatkarzy i zadzwonił jako jego fan. Ustalił to z naszym ówczesnym prowadzącym i wiesz, próbował tam coś ten, chociaż to był chyba wtedy Bartek Kurek albo coś takiego, i zorientował się w pewnym momencie, że jest wkręcany, ale Aleksander Śliwka się potrafi dobrze zabawić. Co się wydarzyło w tym roku albo w tego dnia, drogi Testri, powiedz? No zerknijmy na taką troszeczkę poszerzoną listę, między innymi podzielone to wszystko na wydarzenia w Polsce i na świecie, ale a propos po ostatnich matur, no to w dzienniku Kurier Codzienny ukazał się ostatni odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. To był 89 rok. Czytałeś? Oczywiście, że tak. Powiem ci tak, ja te lektury przeszedłem bardzo, bardzo płynnie, dlatego że ja już wtedy kupowałem Gazetę Wyborczą, brałem te płyty, wrzucałem do kompa, grałem sobie w gierki i słuchałem po prostu tych lektur. Tak się przygotowywałem na maturę i powiem ci, że bardzo dużo rzeczy zostawało w głowie. Okay. Także podzielność uwagi chyba od samego... jako wtedy jeszcze nie wróżbity, ale już człowiek z potencjałem i brnąc, że tak powiem, w fabułę Lalki, to miałeś takie poczucie, że nie wróżysz Wokulskiemu szczęśliwego zakończenia? Absolutnie. Miałem takie pokusy, jeżeli chodzi o te moje wróżby. Tak, zgadza się. Co się jeszcze działo? Tutaj mamy między innymi informację, że wydarzenia na świecie. W dzienniku Kurier Codzienny ukazało się to przeczytaliśmy. Założono ukraiński klub piłkarski Szachtar Donieck. Proszę bardzo. Tak jest. Samuel Morse przesłał z Waszyngtonu do Baltimore pierwszą w historii wiadomość własnej konstrukcji telegramem elektrycznym. Amerykański Instytut Matematyczny Claya przedstawił 7 matematycznych problemów milenijnych, ustanawiając za rozwiązanie każdego z nich nagrodę $1 000 000, a potem pojawił się Matt Damon w tym słynnym filmie, w którym grał woźnego, który jest genialnym matematykiem i w związku z tym wszystkie te problemy rozwiązał. Jezu Chryste, jest jeden z moich ulubionych filmów i w tym momencie zapomniałem jego tytułu. Patrz, jak czasami o poranku człowiek... Wiesz, o którym film chodzi, czy nie wiesz? Matt Damon, no weźcie mi, napiszcie na czacie, bo to jest Robinem Williamsem film. Wszyscy powinni to wiedzieć. Ale wiesz co, to są takie rzeczy, że tutaj faktycznie zapomina się o rzeczach oczywistych. Oczywisty. Kiedyś miałem tutaj dziurę w głowie, jeżeli chodzi Buntownik o... Buntownik z wyboru, Jezus Maria. Znakomite serial Peaky Blinders, nie wiedziałem, jak się nazywa główny bohater, czyli Thomas Shelby. Cillian Murphy zresztą. Tak, nie? Zresztą tak, więc... No tak bywa. Tak bywa. Czasami te dziury w głowie się zdarzają, szczególnie o tym poranku. Jeżeli chodzi o takie ważne sprawy dzisiaj, które poruszały zresztą Twittera, no to między innymi 10-krotny Ironman w wykonaniu Roberta Karasia leci jak burza. Tak, ja wiem, ale ja nie jestem fanem tych dystansów. Uważam, że to już jest, powiedziałbym, niezdrowe. Mhm. Nie jestem też chyba wielkim... każdy ekstremalny sport chyba niezdrowy. Tak. Chociaż bardzo szanuję Adriana Costerę. To jest gość, który był trzeci na takich mistrzostwach świata właśnie na 10-krotnym Ironmanie. I Adrian, moi drodzy, pewnie pamiętacie, bo niektórzy zakładam, że oglądali ten Hyde Park, był u Krzyśka Stanowskiego. Z Adrianem się będziemy łączyć w przyszłym tygodniu, bo on w przyszłym tygodniu rozpoczyna nieprawdopodobne wyzwanie, nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę, będzie robić triatlon przez cały rok. Czyli zrobi w ciągu roku długość równą obwodowi równika, ponad 40 tysięcy kilometrów, i powiedzmy przez pierwsze 2 miesiące będzie pływał coś koło 18 kilometrów dziennie, potem przez parę miesięcy będzie jechał 250 kilometrów dziennie na rowerze i potem w ostatnim etapie będzie 55 kilometrów dziennie bieg, i to stary przez rok.
Ja, jeżeli macie ochotę na szczegóły, to na Spotify polecam Trigapa, czyli swój podcast, i tam przez ponad godzinę on opowiada o tym, co się dzieje, albo do siebie na... Właśnie, ja nigdy swojego Instagrama tutaj nie zareklamowałem. Gapek34, proszę bardzo, zapraszam. Myślę, że tysiące ludzi teraz już wejdą. Natomiast zmierzam do tego, że to jest niesamowity chłopak, bardzo skromny i bardzo taki dobry dla ludzi. I jakoś jestem, powiem tak, większym fanem jego niż Roberta Karasia, aczkolwiek to Robert gdzieś tam sobie dobrze radzi i chwała mu za to. Premiera filmu Wojennego Pianista. Ja w ogóle bym się do tego nawiązał, bo to jest piękny film. Ja nie wiem, czy go oglądałeś, nie. Ale Adrien Brody to jest tak niesamowity gość, to jest wielki aktor. Nie, oczywiście, nie no. Pianista w reżyserii Romana Polańskiego jak najbardziej, tylko gdzieś tam, powiem ci szczerze, bardzo dawno temu. No tak, bardzo czyli, dawno no temu. Tak, bo taki film, który jak widziałeś tam 15 lat temu, to średnio... To tak trochę nie widziałeś. Tak, to trochę nie widziałeś. Więc w związku z tym powiedziałbym, że faktycznie no jest to bardzo ciekawe. My zresztą mamy przecież brata polskiego u nas w porankowej drużynie, Adriana Brodiego, bo bardzo podobnie jest do niego Maciek Buchwald, moim zdaniem. Więc tutaj gdzieś tam wszystko zostaje w rodzinie. Motywacyjny cytat dnia. Co my dzisiaj mamy, moi drodzy? Kto? Nie da się być szczęśliwym człowiekiem. A to mam chyba inny cytat w takim razie. Mnie się już zdarzało być tam, gdzie płaci się w czekach. Czekałem, czekam i będę jeszcze czekał. Bogusław Bobo Kaczmarek. Ja dzisiaj miałem takie... Beatę Pawlikowską, jeżeli chodzi o cytat tak? dnia. A może nie ten dzień otworzyłeś? Możliwe, że nie ten dzień. Tak. Ja ci powiem, że jakby wydać taką książkę ze wszystkimi aforyzmami Bogusława Kaczmarka, to kupiłbym. Kiedyś był Stanisław Jerzy Lec, który miał takie swoje myśli i ludzie bardzo lubili te myśli przytaczać, a ja myślę, że właśnie Bogusław Kaczmarek to taki współczesny Lec, bo on jest niesamowicie bystry i taki rzeczywiście... Ja czasami jak nawet do pana Bogusława dzwoniłem, żeby o coś spytać, to zawsze sobie przygotowałem pół godziny w okienku, bo wiedziałem, że nie będzie tak, że jego powiedzmy spytam jakiegoś piłkarza i to będzie koniec rozmowy, tylko zapytam, panie redaktorze, a co z tym, a co z tamtym, rzuci jakimiś swoimi tymi bonmotami, jest niesamowity. To jest taki facet, który myślę, że mógłby, gdyby w piłce nożnej istniał stand-up, to robić taki stand-up właśnie w stylu Andrzeja Poniedzielskiego, że wychodzi z takim smutnym wyrazem twarzy, potem zaczyna opowiadać te wszystkie swoje historie, a publiczność leży, nie? Jest niesamowicie ciekawy gość. Ten cytat słyszałem już wiele, wiele, wiele razy, nie wiedziałem, że jest autorstwa pana Bogusława, ale faktycznie można powiedzieć, że przyjęło się. Co tam w prasie? Co tam jeszcze w prasie słuchać ciekawego? Czy zauważyłeś coś, na co warto rzucić okiem? Mi się bardzo podoba, że syn Górniak będzie jej szoferem. I to jest coś takiego, co ja już mam ochotę otworzyć i przeczytać. Czyżby ten młody człowiek nie mógł znaleźć nigdzie indziej pracy, czy po prostu uznała Edyta, że to jest sposób na życie. Zaraz wam wszystko powiem. Zrobił prawko, będzie woził mamusię. Alan Krupa, lat 19. Znaczy z dwojga złego to dobrze, że Alan będzie woził mamusię, a nie jego ojciec, bo jego ojciec wiemy, że tam z samochodem to nie bardzo. No, w każdym razie Edyta Górniak nie może się nadziwić, że jej syn jest już dorosły. 19-latek od kilku lat mieszka w Warszawie, ma dziewczynę, a teraz jeszcze zacznie prowadzić samochód. No to muszę przyznać, a propos tego prawa jazdy, że właśnie też Misiek Koterski porusza ten temat, że miał dopiero 35, aż 35 czy 7 lat, jak się za to wziął. Ja jeszcze się nie wziąłem, ale może mnie Misiek liczy, że dzisiaj zmobilizuje i chciałbym, żebyśmy doprowadzili do jakiejś sytuacji w trakcie tej rozmowy, że on mnie zmusi niejako, żebym się zadeklarował, że zrobię prawo jazdy. To też jest tak, że on zrobił to prawo jazdy troszeczkę też przez przypadek. Został namówiony, można powiedzieć, przez instruktora, który się gdzieś też przypadkiem pojawił się tak. w jego życiu, ale warto. 19-latek, no można powiedzieć, że jakieś tam małe osiągnięcie to jest. Ja chyba miałem 18, jak już kończyłem robić prawko, tak? Bo zacząłem wcześniej jeszcze przed 18. Tak, ale możesz mnie wozić po mieście, jak będziemy dalej balować. Mogę być twoim szoferem, może też o nas napiszą. Filip... Mikołaj pyta, czy jak test jest dzisiaj, to nie będzie go w piątek. Będzie, no po prostu test jest w tym tygodniu dwa razy, jako że raz zastępuje Czarka, to przecież nie wyjmiemy go z tego wspaniałego tria z Michałem i z Kingą. Więc to jest bardzo mocny materiał moich kolegów z Super Expressu, czyli Przemka Ofiary i Marcina Szczepańskiego o Arturze Binkowskim. Artur Binkowski to jest taki bokser polski, który kiedyś wyemigrował do Kanady. Powiedziałbym, że jest dosyć specyficzną postacią. On się wsławił tym, że kiedyś jak przyleciał na jakąś walkę, to zaczął śpiewać do widzów. Nagrywały go, wiesz, kamery, były mikrofony, a on zaczął śpiewać, o mój rozmarynie. W ogóle tam się coś nie klei. Natomiast Artur Binkowski jest bezdomnym. I o tym pisze dzisiaj Super Express. Śpię pod Pałacem Kultury, to mój dom, to mój penthouse. Mówi Super Expressowi Artur Binkowski, to jest ćwierćfinalista Igrzysk Olimpijskich z Sydney. No i on opowiada o tym, i tutaj zastanawiam się, na ile to jest prawda, a na ile to nie jest prawda, że generalnie to on ma pieniądze,
I mówi tak. Mordko, przyleciałem do ojczyzny kilka tygodni temu i się okazało, że moja karta jest zablokowana. Mhm. Ja hajs mam odłożony, dostaję też co miesiąc wypłatę olimpijską w dolarach kanadyjskich. Skończyła mi się ważność karty, a że z tego banku nie ma w Polsce, to teraz ambasada Kanady ma problem, żeby mi tę kartę ogarnąć. Dzięki temu mam doświadczenia z najbiedniejszą warstwą warszawiaków. Dużo Polaków ma wielką klasę, ale są też tacy, którzy są bardzo ubodzy. No i mam nadzieję, że to jest prawda, w sensie, że ta karta się zaraz odnajdzie i ten Artur, że tak powiem, swoją przygodę krótką z bezdomnością zakończy, no bo to dosyć smutne. Smutna historia, tak. No tak Artur Binkowski wygląda dzisiaj. Jak wygląda dzisiaj. Mocnej walce. Jak bez zabrania na zęby. To ładnie powiedziałeś. Trochę tak. No w takim razie Wyborcza, Gazeta Wyborcza. Czy tutaj ja coś ciekawego? Żebym pokazał, o proszę bardzo, to jest ta rozkładówka. Walczył na igrzyskach, został bezdomnym. No i muszę powiedzieć, że jest to rzeczywiście mocny materiał. Myślę, że jeden z najmocniejszych dzisiaj w polskiej prasie, jeżeli chodzi o tabloidy, a być może nawet najmocniejszy. Coś jeszcze ci się rzuciło? Myślę, że ceny wystrzeliły w kosmos, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. Mapa cen mieszkań w Warszawie. A ty masz 8 z tego, co słyszałem i jakoś tam nie ten... 7, 8 właśnie. Nie słuchałem cię uważnie. Ale w porządku. Śródmieście 38 600 za metr. Ile? Na Śródmieściu, tak. Tutaj według Gazety Wyborczej. Na Targówku 11 900, Rembertów to 10 500, na Wawrze 9600 trzeba za metr zapłacić, a jeżeli ktoś chciałby gdzieś tutaj w naszych okolicach naszego studia, to 16 800. Czyli bycie naszymi sąsiadami to nie jest tani sport. Nie jest tani sport, absolutnie. Tutaj jeszcze piszecie do mnie pięściarz, wiem, ja się nie mogę nauczyć. Pięściarz, bo bokser to jest pies. Ja zawsze z rozpędu powiem bokser i potem ktoś ma pretensje, ale faktycznie pięściarz to jest takie bardziej dystyngowane. To nawet jak się mówi, że szermierka na pięści. Nie? Tak jest, pięściarz. No, zwracają na to uwagę. Czy ty, mój drogi, jeszcze zerknąłeś do faktu? Tam nic ciekawego się nie wydarzyło. Wiesz co, ktoś tutaj przygotowywała się, ćwiczyła, zawody odwołali, no to w takim razie myślę, że można pominąć. Proszę bardzo, tutaj Mensen gdzieś jeszcze pojawił się, rodziny z dziećmi stracą. Ronaldo ma zegarek za 3 miliony złotych. Mi zawsze się podoba, jak wiesz, właśnie Super Express albo Fakt przeliczają cenę samochodu lub zegarka lub willi któregoś z tych znanych sportowców i to jest takie Boże Święte. On ma zegarek za 3 miliony złotych. I ja rozumiem, że z perspektywy Polaka, nawet tego, co ma ten mieszkanie w Śródmieściu za 36 tysięcy za metr, to jest dużo, ale umówmy się, dla Cristiano Ronaldo 3 miliony złotych, to jest trochę jak dla nas, no nie wiem, 300 czy tam może 3 tysiące, więc w związku z tym stać by się było na zegarek za 300 złotych, no byłoby cię stać, więc to nie robiłbym wokół tego wielkiej mecy. Aż takiego szumu, no. ale lubimy o tym rozmawiać. Lubimy o tym tak rozmawiać, patrzeć ludziom w portfele i na przeguby dłoni. Pozazdrościć, nie? Tak. Nie rozumiem tylko tych, którzy mają z tym problem, że jak to, tak, za drogi. No właśnie, moi drodzy, a propos Cristiano Ronaldo, on jest w mojej dziesiątce najlepszych piłkarzy w historii futbolu i teraz tę dziesiątkę będziemy pokazywać. Zapraszamy was pod adres 100.kanalsportowy.pl, bo tam, jeżeli wy wypełnicie wasze setki, to otrzymacie kupon rabatowy na najbliższy kwartalnik sportowy i naprawdę ten kwartalnik polecam, gdyż składam go od paru ładnych tygodni i słuchajcie, to będzie sztos. Jeżeli czytaliście poprzednie kwartalniki, to nie muszę was specjalnie przekonywać. Jeżeli nie czytaliście, naprawdę mamy kilka takich tekstów, że ja to czytałem i mówiłem, wow, bardzo się cieszę, że mamy tak świetnych autorów. Tekst o Johanie Cruyffie, Auke Koka, to jest Holender, który Johana Cruyffa znał, jest taki, że po prostu się wzruszasz i myślisz, wow, myślałem, że o tym Cruyffie już wiem dużo, bo gdzieś tam człowiek o nim przez całe życie czytał, ale zupełnie inaczej dotyka tego tekstu gość, który go znał. To jest, powiedziałem, siła tego kwartalnika, że jeżeli mamy na przykład wywiad z Souto, Martin Souto, to jest bardzo dobry kumpel, dziennikarz Leo Messiego. Messi się wychował na jego programach i zawsze na niego tak, wiesz, patrzył trochę jak to takiego wow, pan z telewizji. Mhm. I wywiad o Messim jest fantastyczny. Mamy, słuchajcie, wywiad z Zico, który jest w ogóle w tym rankingu, jednym ze 100 najlepszych piłkarzy w historii i rozmawia z nim nasz brazylijski korespondent Marcelo Beller. I to są takie rzeczy, że wiesz... Oczywiście można napisać o tych piłkarzach z Warszawy, ale to nie będzie to samo, nie? Inaczej napisze gość o Messim, taki Francuz, który był u niego parę razy w domu i robił z nim wywiad niż my. Dlatego ja naprawdę, słuchajcie, ja się trochę jaram jak mały chłopiec, bo sklejamy taką gazetę, która moim zdaniem na końcu to będzie taki efekt wow. I naprawdę wam polecam, żebyście ten kwartalnik wzięli, bo jest super. No i popatrzmy. Wiem, że kibice Realu Madryt nie zabiją.
bo ja również jestem kibicem Realu Madryt i to od 20 paru lat. Natomiast muszę wam powiedzieć, że naprawdę z całą moją miłością, czy do Zidana, czy do grubego Ronaldo, czy do błyszczącego Ronaldo diamentami w uszach, no to Lionel Messi, bo jednak jest to piłkarz wybitny i fantastycznie podstemplował tą swoją karierę w zeszłym roku zdobyciem Mistrzostwa Świata. Absolutnie. I myślę, że tutaj, oczywiście ja wiem, że nie każdy się z tym zgodzi. Cristiano Ronaldo, no bo oni gdzieś tam szli łeb w łeb. Był taki moment. No było parę takich ładnych lat, więc wiesz. Tak. Gdzieś tam Cristiano muszę umieścić też wysoko. Ja nie pamiętam, albo inaczej, pamiętam jak przez mgłę Diego Maradona, bo jestem rocznik 83, więc pierwszy mój mundial, jaki kojarzę, to rocznik to 90, a nie 86. Pele, ktoś mi powiedział, że za wysoko Zinedine Zidane, i że wyżej cenicie Szawiego, czyli Iniestę wczoraj na Twitterze. I okej, okay, ja to rozumiem, że można tak robić. Natomiast słuchajcie, Zidane to jest bohater mojej młodości. To jest facet, który dokonywał cudów czy w Realu, czy w Juventusie. Ta jego maestria, to jego piękno gry, to było coś niesamowitego. I pozwólcie, że jednak to nie jest tak, że w takich plebiscytach głosujesz tylko... Po osiągnięciach albo po... Tak, głową. Że to jest tutaj, też serce. Nie. Jedna złota piłka więcej, więc lecimy tak, do góry. Nie. Troszeczkę serducho, troszeczkę na pewno. Stąd też pewnie pojawił się tutaj Ronaldinho. Też zastanawiałem się, czy go nie umieścić w swojej dziesiątce, bo no, mimo wszystko jednak to też jest czas młodości. Jeżeli chodzi o Zizu, również miałem jego koszulkę. Ogromnym fanem. Ale Francji czy Realu? Miałem Realu Madryt. Tak, brawo. Tak. Pierwsza moja styczność z Realem Madryt to, słuchaj, była sytuacja, w której kupiłem sobie frotkę w sklepie Adidasa i dostałem wielki plakat Beckhama. I powiem ci, zawiesiłem go sobie i pomyślałem, fajny jest ten gość. I zacząłem tak naprawdę interesować się wtedy piłką nożną i Real Madryt, więc na mojej liście oczywiście też Cristiano Ronaldo, jednak trochę bardziej podszedłem do tego obiektywnie ze względu na te jego ostatnie... Zaraz pokażemy. Tak, listę pokażemy, ale a propos Cristiano Ronaldo, Grzesiek Krykowiak go nie powstrzymał ostatnio. Przegrał, tak. To chyba wczoraj było, tak? Wczoraj to było. Początkowo drużyna Grześka prowadziła tam chyba nawet 2-0, ale niestety finalnie się nie udało. Mikołaj Gapek, to w takim układzie uważaj na Monię. No ja wiem, bo ona już wczoraj mnie zaatakowała na Twitterze, czy te pierwsze miejsce to jest żart. Myślę, że ona tutaj wejdzie i mnie tablicą przez głowę w stylu Gonçalo Feio zdzieli. No gruby Ronaldo na miejscu szóstym, też piłkarz wybitny. Johan Cruyff, gość, który zmienił bardzo dużo. I przypomnę też, że my w naszym kwartalniku mamy taki ranking również, gdzieś tam z tyłu. Piłkarzy i trenerów, czyli gości, którzy zrobili najwięcej na tych dwóch funkcjach. No i tam mogę zdradzić, że Johan Cruyff oczywiście jest bardzo wysoko. Ronaldinho, którego radosnego stylu gry nie dało się nie kochać, nawet będąc kibicem Realu Madryt, a te ostatnie dwa miejsca to taki hołd dla czasów minionych, czyli Di Stefano i Franz Beckenbauer. Pokażmy teraz dyszkę Testriego i niech on się z niej spowiada. Tak, spowiedź Messi na pierwszym miejscu. Wydaje mi się, że tutaj absolutnie nie ma niedomówień. Kariera absolutnie kompletna. Wirtuoz piłki jeszcze faktycznie to wszystko ukoronowane tym pucharem Mistrza Świata. Dalej Diego Maradona, Pele, o którym też lubiłem tego zawodnika. Można powiedzieć, że owiany legendą. Dużo osób się zastanawia, że trochę nadwyrost, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o piłkę nożną, zrobił absolutnie, absolutnie gigantyczną robotę. Cristiano Ronaldo, oczywiście ta miłość z Realu Madryt. Nie pamiętam, ile razy widziałem ten film o Cristiano Ronaldo, w którym pokazuje swoje możliwości, gdzie strzela gdzieś tam jeszcze po ciemku do A to jako taki filmik motywacyjny go traktowałeś, że tyle razy odpalałeś? Czy... Nie, po prostu lubiłem, lubiłem. Miałem taki, można powiedzieć, rytuał gdzieś tam z ojczymem, który jest wielkim fanem Realu Madryt, że sobie gdzieś tam zawsze wspominaliśmy te czasy. Ja później trochę przerzuciłem się bardziej na środowisko sportów elektronicznych i odstawiłem gdzieś tę miłość do piłki, ale faktycznie, jeżeli chodzi o Cristiano Ronaldo CR7, no to na zawsze w sercu jest, ale troszeczkę bardziej obiektywnie podszedłem do tego rankingu. A powiedz mi, skąd coś wytrzasnął, bo to mnie zainteresowało wczoraj, jak zobaczyłem, tego Lwa Jaszyna na 10. miejscu. Wiesz co? Masz wszystkie jego płyty, wszystkie jego mecze? Z czego to wynika? Bo to bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Chciałem, żeby był jakiś bramkarz w moim zestawieniu, a Lew Jaszyn jest jedynym w historii bramkarzem, który otrzymał złotą piłkę. I myślę, że to jest właśnie to. Przez wielu wymieniany jako jeden z najlepszych bramkarzy wszechczasów, bramkarz ZSRR, jest totalnym kozakiem i cóż można powiedzieć, był
totalnym kozakiem. Duże, duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o wszelakie nagrody. 150 obronionych, ponad 150 obronionych rzutów karnych. Lew Jaszyn. I to też gość, który karierę taką poważną zaczął bardzo późno, bo mając już 20 kilka lat. O tym również piszemy w kwartalniku, że on w ogóle zajmował się przez jakiś czas hokejem. Jak dostał szansę piłkarską, to wydawało się, że jej nie wykorzysta, więc w ogóle, wiesz, taka kariera last minute, ale takie last minute, że się okazały wakacjami życia, bym powiedział, nie? Naprawdę bardzo fajna historia. No dobrze, moi drodzy, przypominamy 100.kioskkanalsportowy.pl. Tam możecie wchodzić, tam możecie wasze setki wypełniać. Jeżeli zrobicie seteczkę, wyślecie, to oczywiście dostaniecie zniżkę na kwartalnik. Bardzo mocno ten numer polecamy, bo dzieje się tam dużo. Mamy znowu Jonathana Wilsona, który pisze o tym, jak Messi jest takim piłkarzem wyjętym z taktycznych schematów w drużynach, w których grał. Jonathan Wilson, przypominam, autor światowej klasy. Mamy Jimmy'ego Burnsa, kolejnego znanego brytyjskiego autora, który napisał książkę o Maradonie. Mhm. On pisze taki fajny tekst, dosyć osobisty, 10 najważniejszych osób w życiu Diego. Więc tego wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że warto to wszystko sobie zebrać. Grzechem nie kupić. Instagram. Ja dzisiaj mówiłem, że Gapex34, że oglądajcie, ale są bardziej popieprzone konta na Instagramie od mojego. To jest niesamowite, ale są. Zerkniemy na nie, zerkniemy. Ja jeszcze tutaj taka dygresja, bo zerknąłem jeszcze, dlaczego między innymi ten Lew Jaszyn mnie tak zachwycił. 813 meczów w karierze, 480 bez straconego gola. Czyli tak zwane, jak się mówi, czyste konta. Czyste konta, tak. Z czystym kątem, tak jak można powiedzieć, pięściarz, o którym mówiłeś przed chwilą, ale mamy nadzieję, że tą kartę z Kanady uda się tam znaleźć. Instagram, lecimy. Tak, moi drodzy, my wyszliśmy sobie z takiego założenia, że jako ja przynajmniej, fan sukcesji, odkrył nam taki bardzo fajny, powiedziałbym, profil na Instagramie Przemek Rudzki. Kendall Roy Looking Sad, czyli właśnie jeden z głównych bohaterów tego filmu i rzeczywiście on ma taką minę zbitego pieska i zawsze jest taki, powiedziałbym, struty. No i to właśnie macie gdzieś tutaj ten profil. Sad because he just made up a whole harrowing scenario in his head. No i tam dalej nie widzimy, ale generalnie ten aktor ma taką zdolność, że on już nawet, on się nawet jakby miał prowadzić, wiesz, czyjeś wesele, to by miał taką minę, że on tak po prostu ma taki wyraz twarzy. Kiedyś na studiach mój profesor powiedział do jednego z naszych kolegów studentów: pan, nie podoba mi się pański wyraz twarzy, proszę coś z tym zrobić. Znaczy, nie podoba mi się pański wyraz twarzy, a mój kolega mówi, ale ja tak wyglądam. A ten profesor mówi: nic mnie to nie interesuje, proszę coś z tym zrobić na następne zajęcia. To jest taki typ troszkę, że on tak wygląda po prostu, nie? A oglądasz Sukcesję, czy nie? Nie oglądam Sukcesję. Moi gdzieś tam widzowie na bazie moich transmisji na Twitchu gdzieś w nawiązaniu właśnie do tego piszą, że poszetka się rozjechała. Tutaj ja pomagam. Jestem poszetkowym. Poszetkowy. Bardzo dziękuję. Jest dobrze? Teraz jest top. Teraz jest top. Tak. Troszeczkę nawet ją tak delikatnie uchylę. Nie oglądam, muszę obejrzeć. Powiem ci, że nie mam gdzieś, boli mnie to bardzo. W swoim życiu czasu na oglądanie filmów, seriali, chociaż bardzo lubię, ale nie mogę znaleźć po prostu tej godzinki czasami. Ja mam taki problem czasami, że dlatego właśnie na przykład bardzo lubiłem Black Mirror, o którym rozmawialiśmy między innymi w poranku z Kingą i z Michałem Polem, że ja lubię takie szybkie strzały, po prostu jeden odcinek. Nie musisz się angażować w 15 sezonów i 100 odcinków. Zgadza się. Nie każdy to lubi, bo też masz takie, to jest takie trochę poczucie jak z nieprzeczytaną książką, jak już kupiłeś, że jak zostawisz gdzieś w połowie, to masz takie wyrzuty sumienia, nie? I później wracasz do niej, nie pamiętasz do końca, co było na samym początku i czytasz ją od pierwszej strony. I tak samo mam z serialami. Kilka razy można powiedzieć w połowie oglądania jednego sezonu zakończyłem oglądanie, później wracając musiałem od początku, więc powiem szczerze, że mam nadzieję, że znajdę gdzieś kiedyś ten czas, żeby te Sukcesje obejrzeć, bo lista tych seriali, która jest tam na moim oku. Ale Peaky Blinders rośnie. Widziałeś. Peaky Blinders, ale też nie w całości. Okay. 3-4 sezony, 3 sezony chyba. Dobrze, moi drodzy, lecimy z kolejnym profilem, bo kilka ich mamy do pokazania, a niebawem wjeżdża pierwszy gość na Skype'a. Przypomnę, że o 8.30 będzie także Michał Koterski. Możecie przewinąć, drodzy realizatorzy. Tutaj mamy One Foot Wonder. Stupka, tak. Ty wyjaśnisz, o co tu chodzi? Masz Christy Lloyd.
serial. Spotkała ją tragedia, ponieważ lekarze musieli amputować jej stopę. No i kobieta nie pozwoliła jednak zutylizować tej kończyny i zabiera ją ze sobą absolutnie wszędzie. I to dokumentuje na swoim Instagramie. Czy jest to trochę creepy? Jest. Jest to trochę dziwne. Czuję się, jakby to była członkini rodziny Adamsów, jakby Wednesday Adams miała swój własny profil i kogoś tam, jakiegoś wujka, który ten, jakby ten, ale no, bo w rodzinie Adamsów była taka rączka, która chodziła. No tu mamy stopę, ale jest to trochę dziwne. Dobra, następny profil, zobaczmy, z tych dziwnych na Instagramie. Tutaj macie gościa, który nie tylko lubi jeść chitosy, ale również tworzy z nich kompozycje artystyczne. Mamy na przykład chipsowego stworka stojącego na bramce, spacerującego czy spędzającego czas z rodziną i tę radosną twórczość śledzi ponad 30 tysięcy osób. Jak bardzo trzeba kochać chitosy. Chciałbym, żeby znaleźć kogoś, kto mnie tak pokocha, jak ten facet te chitosy, testri. To jest top. Trochę na litość mi wierzysz, ale... Trochę, no właśnie, tak, to być ja. Ja tak wierzę, ja. Patrzę, chciałbym... Mogę to być ja. Wykonaliśmy pierwszy krok. Dobrze, kolejny profil. Tutaj testri coś więcej powie. Ten jest zajebisty, naprawdę. Znaczy, fajny. O kotkach. Anonimowi autorzy prezentują na swoim profilu zdjęcia kotów, które wyglądają jak prawdziwi gangsterzy. Gangsterzy, z którymi między innymi dzisiejszy gość również miał styczność w swoim życiu. I nie były to koty. I nie były to koty. Chociaż to były niezłe koty, ale... To trochę nie... Teraz możemy wszyscy popić Liptonem, mój nieśmieszny żart. Yellow Label, zaznaczmy. Mamy to, dobra. Taste of Strip. I tutaj, moi drodzy, ten profil na pewno przypadnie do gustu fanom Meryl Streep, jednej z absolutnie najwybitniejszych aktorek w historii. Ona jest tutaj ukazana na jedzeniu lub też w formie jedzenia. Meryl Streep na przykład nadzieniem do pączka, paluszków serowych czy dodatkiem do drinka. Najlepszy profil, jaki ja w życiu widziałem. W życiu, naprawdę, który jest top w ogóle jeden, nic z nim nie może konkurować. Jak żeście jakiejś nie widzieli, to sobie znajdźcie, to był chyba profil na Facebooku w ogóle. Alkohole, które wyglądają jak Andrzej Chyra. Nie wiem, stary, nie, to jest mistrzostwo świata, potem sobie odpal. To jest po prostu nieprawdopodobne. Naprawdę ktoś wynajdował alkohole, które wyglądały jak Andrzej Chyra. To sobie odpal, a my lecimy dalej. Kendalla Roya mieliśmy. Miserable Man. Ławeczki galerii handlowych okupowane są... Zwykle przez rzesze przemęczonych, wpatrzonych w pustkę mężczyzn. Boże, jak oni cierpią. I takie zdjęcia można na tym serwisie właśnie zobaczyć. Ja chciałem tylko powiedzieć, że kiedy ja jestem galerianką trochę, to znaczy ja lubię chodzić na zakupy i z moimi poprzednimi, może dlatego, że są już byłe dziewczyny, to z reguły to właśnie wyglądało tak, że ja byłem tym gościem, który mówi, jeszcze jeden sklepik, a ona, ta dziewczyna siadała i z tymi wszystkimi wazetami taka smutna i czekała, więc no już teraz wiadomo, czemu jestem singlem. Dobra, następny post. Tutaj testri wyjaśni, o co chodzi. Tak, jeszcze do tych foteli i siedzeń. Ostatnio po piątkowym poranku byłem z kinią na zakupach. Odwiedziliśmy dwie galerie i bardzo dobrze się bawiłem, ale był taki moment pod koniec już tej przygody, że faktycznie szukałem takiego foteliku, żeby na nim przysiąść i chwilkę na nią poczekać. No, kinia wygląda, jakby lubiła na zakupach. Lubi pobuszować sobie tak między półeczkami. Text from your ex, czyli to jest taka kompilacja wiadomości, czy też screenshotów z drugimi połówkami. Tu widać brutalne ghostowanie, zobacz, na środku, nie? Że on pisze, a ona już po prostu no nie bardzo chce odpisać. Making fun of me. Hey you, are you free tonight? To już takie desperacja straszna. Tak, tak, tak. Zobacz, to ostatnio mi się podoba. Jesteś zajęty? Tak, przez resztę mojego życia. Brutalny strzał, ale czasami tak trzeba. Brad Face Block. To proszę tutaj coś powiedz. To jest dziewczyna chyba, która rozwala... Tak, to jest prowadząca, która rzeczy. Coś zgniata twarzą. Tak. Z reguły są to chleby, ale też ostatnio torty. No, nie są to najseksowniejsze zdjęcia na Instagramie, natomiast może być. Ja w ogóle namawiałem zawsze i moim zdaniem powinniście też to zrobić w internetach. Rozwalić chleb, tak? Nie, Kowala na swój Instagram. Wyobraź sobie, Kowal by robił taki Instagram w stylu 80-tych. Na przykład, wiesz, rzucał zdjęcie w tej swojej kraciastej koszuli z piwkiem, a teraz piwo. I po prostu Kowal. Potem Fajek. Taki, wiesz, w ogóle bez jakichś większych opisów. Ja myślę, że taki profil Kowala byłby hitem, bo każdy by czekał, co on tam znowu wymyśli, ale jakoś Wojtek się nie dał gdzieś na razie przynajmniej namówić. O, wy sukin koty! Co to jest?
Wychodzę stąd. Wychodzę stąd. Fanklub Gapka. Jeszcze byście podali prawdziwą nazwę, no dobrze. Tak, ale... Czterech obserwujących. Fan ale jest taki w ogóle ten, muszę zobaczyć, dobra. Sprawdźmy to, sprawdźmy. Chyba, że jak nie, pierwszy to raz w życiu zapromowałeś na pewno... swojego Instagrama, ludzie masowo zaczęli odfollowywać, ale absolutnie chyba w tę stronę to się nie wydarzy. Real Madrid, retro, seriale, super książki. Chyba sobie zrobili ze mnie pranka. Chyba tak. Tak. Wszystko tutaj piszę o was o książkach, o bieganiu. No i wracamy do Bread Face Blog. Tak, mamy jeszcze takie kolejne, bo tutaj jeszcze mamy chwilkę. Passenger shaming. Latając samolotami możemy spotkać różnych ludzi, czasami naprawdę dziwnych. No nie chciałbym na przykład tego po lewej spotkać, bym chyba uciekał. Znaczy nie miałbym za bardzo gdzie, bo bylibyśmy w samolocie. Do kabiny pilotów bym się tam gdzieś może zadekował. Zaskakujące sytuacje w samolotach uwiecznione na zdjęciach, ale powiem ci, że jak leciałem z Dohy do Melbourne przez 14 godzin, to spokojnie już nawet z takiego lotu mógłbyś zrobić reportaż, bo tam ludzie w bardzo dziwnych pozycjach już spali. Bardzo. Znaczy w tej klasie ekonomicznej, bo do biznes wiadomo, że mnie nie wpuścili, nie? Więc tak to wyglądało. No każdy może jak może. Gość na przykład po prawej zapomniał tej takiej zakładki na oczy. Nie wpuścili, czy nie miałeś biletu? Bo to są dwie różne sprawy. Znaczy nie miałem bilet, miałeś bilet, ale przechodziłem przez tą klasę. Proszę bardzo, ale nie, jednak pan do ekonomicznej. Popatrzcie i na mnie powiedzieli, pan nawet z biletem, z tą twarzą, proszę pana, prostacką z Płocka się nie nadaje. Pan tylko klasa ekonomiczna, a ja jak niepyszny odszedłem. Położyłem po sobie uszy, dosłownie. Co dalej? Dalej. Boyfriends of Insta. To są bohaterowie. To są bohaterowie, których na co dzień nie widać te stri. To są ludzie, którzy ryzykują życie, zobacz. Z każdej strony. Po to, żeby się wy, kobiety, mogły potem zbierać lajki. Co więcej, oni przez to mogą zostać zostawieni, bo dacie jakieś zajebiste zdjęcie, napisze jakiś gość, który jest ciachem i co wtedy? No właśnie, ale ta wieża Eiffla mnie też zaintrygowała, bo sam też miałem ten sam problem jakiś czas temu w Paryżu. Byłem akurat wtedy w pracy na Paris Games Week i tak naprawdę miałem tylko chwilę, żeby podjechać i zrobić sobie to jedno zdjęcie i żeby ująć faktycznie na fotce całą wieżę Eiffla i nie wyjść po prostu patrząc z góry w dziwnej pozycji, no to jest sztuka, więc nie dziwię się, że tutaj ten pan aż tak się gimnastykuje. To prawda, to jest wyższy poziom. To jest wyższy poziom. Ale to po lewej też jest genialne. Ale jest... ten gość, zobacz, to jest jakaś praca, to jest dużo ciekawsze niż na przykład w siłowni, która tam jest. Ale popatrz na to zdjęcie, no nie trzymałbyś. No oczywiście, żebym się nawet udusił tam, ale znaczy, ja bym nie dał rady podnieść, tylko, ale dobra. Sad Topographies, to jest śmieszne. Jakie jest najbardziej depresyjne miejsce na świecie? Tego można się na tym profilu... Divorce. Gdzie jest Wałbrzych? Tego nie gdzie widziałem. Jest Wałbrzych? Tak. Albo Wejherowo na przykład. Na przykład. W Wejherowie kiedyś, powiem ci, to strasznie to zapamiętałem. Miałem okazję zobaczyć sklep za wapkami, który nazywał się Dom Dziecka. I to mnie tak, można powiedzieć, mocno... Jezus Łocki, tak było? Tak było, tak. Mam nawet gdzieś zdjęcie w swoich archiwach. Sklep z zabawkami nazywający się Dom Dziecka. I no... Nie wiem, kto nad tym myślał, kto wpadł na ten pomysł, ale w takim razie Wejherowie dużo dzieciaków chce iść do domu dziecka. A to nie jest czasem ten Wróżbita? O, witam serdecznie. Ktoś tutaj chyba od pana Jacka. Tak, tutaj od pana Jacka może być człowiek. I to jest też fantastyczny profil. Jack Grealish Legs. Wiemy wszyscy, że te nogi rzeczywiście robią wrażenie. W tym sezonie robi też forma Jacka Grealisha wrażenie. Myślę, że gra dużo lepiej niż poprzednim w barwach Manchesteru City. On jeszcze lubi sobie te getry opuścić do połowy łydki w takim starym stylu grać. Ta łyda imponująca. No i rzeczywiście tutaj jakaś kobieta się połasiła i stwierdziła, że będzie te zdjęcia dawać, to muszę powiedzieć, że nawet ja w swoich najlepszych czasach triatlonowych takich nóg nie miałem, ale znam paru kolarzy, co mogłoby się z Jackiem Grealishem tutaj gdzieś na łydę, na łydę pojedynkować. Były takie slap pojedynki, to teraz pojedynki na łydy na przykład. Wyjmujemy łydę i podnosimy i patrzymy, kto ma lepszą. Kończymy nasze instagramowe zabawy. Mamy gościa, a że to jest branża Testriego, to oddaję ci głos. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z nami jest Siuchy, wicemistrz świata w Counter-Strike Global Offensive, świeżutko z Paryża. Witaj. Halo. Jak przede wszystkim lot? Bo słyszałem, że były, Kamilu, jakieś opóźnienia. A dzień dobry. Witam. Słychać mnie dobrze? Słychać cię bardzo dobrze. Super. No, lekkie problemy były z powrotem. Nie dość, że miesiąc poza domem, to jeszcze z powrotem miałem przesiadkę w Frankfurcie, gdzie lot mi przebukowali. Niestety na następny dzień musiałem noc spędzić w Frankfurcie, ale dostałem hotel za darmo, tam obiadek też, śniadanie też, więc
Słuchaj, są gorsze rzeczy na świecie niż noc we Frankfurcie. Mógłbyś na przykład spędzić noc w Wejherowie albo w Wałbrzychu. Tak? Na przykład. Nie jest źle. Ale powiedz mi, w takim razie po tej nocy we Frankfurcie, jak teraz tak na chłodno o tym wszystkim myślisz, jakie masz poczucie odnośnie tego absolutnie ogromnego sukcesu? Ponad 6 lat czekaliśmy na Polaka, który zagra w finale Majora Counter-Strike'a. Ty w ostatnim Majorze, bo to jest ostatnia odsłona właśnie tego, w sensie nie będzie już Majora w Counter-Strike Global Offensive, bo wchodzi wersja druga. Mamy Polaka w finale, który przebył absolutnie ciężką, piekielnie ciężką drogę, a przy tym jest prowadzącym swojej drużynie, czyli mózgiem operacji, a jest bardzo, bardzo młody, bo 2002 rocznik. Jakie ty masz dzisiaj uczucia z tym związane z tym finałem? Niesamowite, to jest coś pięknego. Jak rozpoczynałem moją przygodę w Counter-Strike'u, no to mogę tylko oglądać tak naprawdę najlepsze drużyny na świecie, jak grają przy 20 tysięcach widzach. Naprawdę to jest niesamowite uczucie. Chciałbym, żeby każdy to przeżył chociaż raz w życiu. I mam nadzieję, że to się będzie kręciło dalej. Czyli CS2 również na twoim oku, ale powiedz mi, ile listów z gratulacjami? Czy spotkałeś tam Polaków na miejscu, którzy ci gratulowali? Jak bardzo zmieniła się twoja kariera? Bo ja pamiętam cię jeszcze jako młodego chłopaka. Nie to, co teraz, trochę... stary 20-letni, tak? Nie to, co teraz, jeszcze młodego chłopaka, który zaczynał w barwach Isaco Bors. Później właśnie to Mouse Next, które trochę otworzyło drogę do tego europejskiego CS-a, a dzisiaj no, znany już, można powiedzieć, zawodnik na całym świecie. Po Majorze w Paryżu. Życie się bardzo zmieniło. Nawet jak już tam byłem, dużo Polaków było. Wsparcie, jakie dostałem od najbliższych i też kibiców i fanów, no coś niesamowitego. Do dzisiaj próbuję odpisać wszystkim na wiadomości, gratulując mi na Instagramie, na Twitterze, wszędzie tak naprawdę. No, mam co robić przez najbliższy tydzień. Muszę po prostu podpisywać każdemu. Nawet jak na lotnisku czekałem 2 godziny, odpisywałem, to i tak jeszcze tyle zostało, że nie do opisania. Wchodzę, jak wylądowałem w Polsce wczoraj, to wchodzę do pociągu, bo już chciałem jechać do domu. I oczywiście ktoś mnie rozpoznał i też tutaj fotka tam, tutaj gadka, więc no naprawdę bardzo fajne uczucie jest takie coś przeżyć, no. Dzisiaj mówiliśmy sporo o liście top 100 piłkarzy, między innymi Cristiano Ronaldo u mnie u Gabka się pojawił, a jeżeli chodzi o Siuchego, to właśnie a propos Cristiano, jest to Siuch. A no właśnie, tak. Właśnie to się pojawia. Też ci życzę, Siuchy, żebyś miał za jakiś czas zegarek za 3 miliony złotych, bo dzisiaj taki zegarek ma Ronaldo, tutaj Super Express nie może tych 3 baniek przeżyć, słuchaj, więc jesteś może chyba, niedługo. Jesteś na dobrej drodze. Masz 20 lat, jesteś liderem w swoim zespole. Odpowiadać taka rola? Lubisz tą rolę? No bo to wiesz, jest jednak pewnego rodzaju, powiedziałbym, odpowiedzialność. Tak, to jest duża odpowiedzialność, ale myślę, że odnajduję się jakoś w tej roli. Od samego początku miałem tak jakby dobry początek, powiedzmy, z tą rolą, ponieważ miałem bardzo dobrych 2 doświadczonych zawodników ze sobą w pierwszym zespole, Tao i Hyper, którzy tak naprawdę poznali ten świat dla mnie, pokazali mi, jak to działa wszystko, swoje doświadczenie przekazali dla mnie i rozpoczynałem od tamtych momentów. Później w Mouse NXT przejąłem już tą rolę całkowicie i jakoś uczę się do dzisiaj, no i codziennie się tak naprawdę uczę i próbuję być lepszym sobą, więc na razie mi to odpowiada i wydaje mi się, że bardzo dobrze się odnajduję w tej roli. Ja jeszcze chciałbym wrócić do samego początku historii majorowej i sytuacji, w której znaleźliście się, można powiedzieć, że prawie że na wylocie, bo zaczęliście od 0-2. No, można powiedzieć, to był już jakiś nóż na gardle. Co wtedy sobie powiedzieliście wewnątrz drużyny? Co zmieniliście, że tak naprawdę w sytuacji, w której, można powiedzieć, byliście o jeden krok od wypadnięcia z turnieju, dotarliście później aż do wielkiego finału? Myślę, że to wszystko zależało od tego, jak pracowaliśmy przed turniejem. My od samego początku, jak rozpoczynaliśmy naszą przygodę w drużynie, to pracowaliśmy nad właśnie takimi małymi rzeczami, jak się podnieść z takiej przegranej. I naprawdę początek 0-2 nie był dobry dla nas.
choć wiedzieliśmy o tym, że po prostu to, jaki poziom pokazaliśmy w tych dwóch meczach początkujących, to nie był nasz poziom. Na treningach o wiele lepiej graliśmy, byliśmy dobrze przygotowani i po prostu wiedzieliśmy, że musimy się przełamać i na następny dzień pokazać tak naprawdę, co na nas stać. To trochę jak Argentyna się rozkręcaliście na mundialu, która przegrała najpierw z Arabią, a potem grała coraz lepiej. Co prawda wy Mistrzostwa Świata jeszcze nie zdobyliście, ale też wynik godny podziwu. No właśnie, jak to wyglądało z tymi sytuacjami motywującymi? Co sprawiało, że cały czas byliście w gazie, czy mieliście kogoś takiego w swoim zespole, to jest raz, a dwa, jak bardzo motywował ciebie osobiście Jarek Pasza, który zdecydował się, że pojedzie w tydzień z Warszawy do Paryża i faktycznie finalnie udało mu się to zrobić? Jarek Pasza to już mnie motywuje już od ilu lat tym, co zrobił dla e-sportu po prostu. No. I to jest, właśnie pokazywało to, że jak rowerem jedzie do Paryża, to już jest coś. Co do motywacji, no to naprawdę tak, mamy dwie osoby w drużynie, mnie oraz trenera, który zarządza tym wszystkim. Po tych przegranych powiedzieliśmy sobie po prostu, że musimy wierzyć w to i musimy wierzyć w każdy mecz, jaki zagramy jutro czy to pojutrze. Też nie patrzyliśmy na przyszłość, czy to chcemy iść do finału, czy chcemy iść do półfinału. Patrzyliśmy po prostu na następny dzień i po prostu powiedzieliśmy sobie, że musimy dać z siebie 150%, nieważne co to za przeciwnik, czy gdzie gramy, i musimy po prostu pokazać, co na nas stać. Jaki był plan minimum na ten turniej? W którym momencie powiedzieliście sobie, dobra, zrobiliśmy dobrą robotę, oczywiście lecimy dalej, ale nie wiem, wyjść z fazy grupowej? Jakie były założenia Gamer Legion? Bo sam fakt, że pojawiliście się w tym wielkim finale, jest nie lada zaskoczeniem dla absolutnie wszystkich. Szczerze, to nie było żadnego celu, ani żadnego takiego planu, żeby dojść do fazy legend, czy to do Champions Stage, czy tam do finału nawet. Tylko tak jak mówię, my jako drużyna skupialiśmy się na tym, żeby po prostu dać z siebie wszystko w każdym meczu. I to jest najważniejsze, bo nie chcemy patrzeć na przyszłość i nie wiem, może coś by się innego wydarzyło i byśmy byli niezadowoleni. Chcieliśmy po prostu skupić się na każdym meczu pomału i wziąć to krok po kroku. A jak swoje wizje upatrujesz w kontekście Counter-Strike'a 2? Czy już macie jakieś plany, czy grałeś w betę? Jak to będzie wyglądało? Bo można powiedzieć, że teraz jesteście w CSGO na fali, a co będzie, kiedy odsłona gry się zmieni? No CS2 trochę się pozmieniało, nie ukrywam. Mhm. Tam na przykład dynamika smoków, granaty niektóre. No ogólnie po prostu można powiedzieć, że lepsza gra, bardziej realistyczna. Dla niektórych styl się na pewno zmieni, ponieważ ja jestem jako taki agresywny zawodnik, no to przy tych smokach lubię sobie zagrać, a tutaj niestety przez to, że się trochę pozmieniało, no to muszę też się do tego dostosować. Ale ogólnie no, na razie jest jeszcze dużo do roboty w tej grze, do poprawy. Są małe problemy, lagi, bugi, takie rzeczy. Ale no, Valve na pewno nad tym będzie pracowało, więc może zobaczymy za niedługo jakiś update i będzie lepiej. Kamil, jak sobie tak o tobie czytałem, to zwróciłem uwagę jako kompletny amator, podkreślam, w kwestii gier, że zaczynałeś od grania w Call of Duty i ciekaw jestem, wiesz, co cię skłoniło do tego, żeby zmienić, żeby przejść i gdzieś tam się wokół CS-a zakręcić mocniej? Tak, rozpoczynałem w Call of Duty. Jak grałem w Call of Duty już to ile lat temu, to widziałem, jak brat gra w Counter-Strike'a. I na początku mnie to aż nie interesowało mnie to aż tak, bo byłem za bardzo wciągnięty w Call of Duty. Ale po jakimś czasie widziałem, że coś w tym jest takiego ciekawego, że brat co chwilę w to gra, nie odchodzi od komputera. No i spróbowałem pewnego dnia, no i od tamtego czasu można powiedzieć, że prawie codziennie gram w Counter-Strike'a. Tutaj niektórzy mają na naszym czacie refleksję, jak czas przemija. Piotr pisze, jak ten chłopak się urodził, to ja już w CS grałem z 2 lata XD. No to prawda, jeszcze jeden piątka. Kiedy ty zacząłeś grać w CS-a? Który to był rok? 2014-13. Okej. Coś takiego. A czemu w ogóle zamieszkałeś w Polsce dopiero w zeszłym roku, a wcześniej mieszkałeś w Irlandii? Możesz to jakoś wyjaśnić? Bo to też ciekawe z punktu widzenia osoby takiej jak ja, która nie zna twojej, wiesz, biografii. Ja mieszkałem w Irlandii blisko 14 lat, coś takiego. Tam się wychowałem, ale półtora roku temu zadecydowałem, że chcę się przeprowadzić z powrotem do Polski, ponieważ
tak naprawdę do wszystkiego mam bliżej. Czy to do zgrupowania drużynowego, na bootcamp jak jeżdżę. Tutaj turnieje są w Polsce, tak samo jest e-sport bardziej rozwinięty niż w Irlandii. Czy to na spotkania jakieś, tak samo wywiady. No, do wszystkiego jestem bliżej, jest mi tutaj bliżej. A w jakim mieście jesteś w Polsce? Nysa. Okej, okay, a to też ciekawe. To tak mi się pierwsze skojarzenie, siatkówka, Stal Nysa chyba. Jest. Okay. A propos właśnie takich pytań trochę dla osób, które może nie znają świata gier Counter-Strike'a, chciałbym, żebyśmy tak powiedzieli trochę o randze tego wydarzenia w kontekście właśnie finansowym, bo to nie jest evencik, na którym Siuchy wygrał 200 zł, tylko jego drużyna zainkasowała 170 tysięcy dolarów. Puli całego turnieju była ponad bańka. Pierwsze miejsce zgarnęło 500 tysięcy, 170 tysięcy do podziału na 5, tak? Czy na 6? Bo jeszcze trener. Tak, dokładnie. Na 6 jeszcze organizacja. No to matematykę zostawiamy wam, jak tak młody chłopak zrobił taki przeskok, można powiedzieć. I no, ja jestem cały czas pod wielkim, ogromnym wrażeniem, bo mimo wszystko, powiedz mi, czy odczuwałeś jakąś presję? No bo mimo wszystko, jak jechaliście na ten turniej, to gdzieś polscy kibice mówili właśnie, Nine, może w tym kierunku, może właśnie, kibicujemy Nine. Czy ty miałeś w tym momencie trochę chłodniejszą głowę? Okej, okay, to w takim razie patrz się na nich, a ja robię swoje. Nie, myślę, że ta presja też i tak była. Czy to takie nerwy podczas meczów, szczególnie jak graliśmy na scenie. Powiedzmy, pierwszy mecz dużo kibiców mieliśmy po naszej stronie. W drugim meczu na Heroic to praktycznie mieliśmy całą halę po naszej stronie, ponieważ fani Vitality, francuskiej drużyny, organizacje to chcieli, żebyśmy my wygrali. Mhm. Ale później to się odwróciło. Później już się to odwróciło i graliśmy przeciwko całemu kraju, tak. Niestety, ale wydaje mi się, że i tak jak na ilość osób, co tam było, to i tak mieliśmy sporo fanów po naszej stronie i bardzo miło było po prostu widzieć to na oczy, że mimo temu, że jesteśmy w Francji, tutaj tam Francuzi są faworytami, to i tak naprawdę bardzo fajnie było widać, że mamy swoją część kibiców. No właśnie, bo Vitality, bo właśnie francuskie Vitality grało między innymi z Gamer Legion i właśnie z Siuchem i wiesz, cała publika we Francji, francuska drużyna, francuski zespół, no to wiadomo, co tam się działo. Bardzo często mówi się o tym, że na scenie no da się usłyszeć te podpowiedzi od publiczności, no bo przecież kiedy czasami dochodzi do jakichś podbramkowych sytuacji, to aż drży nie tylko cała scena, ale cały obszar, budynek, w którym się znajdujecie. Czy ty miałeś podobne odczucia, że na przykład trochę tutaj szósty zawodnik podpowiada zespołowi Vitality? Tak szczerze, na Vitality to nie. Ogólnie nie odczułem takiego zachowania, ale zawodnicy z drużyny mojej mieli okazję swoją wykorzystać tam z widzami. ponieważ była tam sytuacja, gdzie nawet jeden zawodnik podziękował kibicom później po rundzie, że no, takie podbudowanie było podczas jak jeden zawodnik zachodził drugiego, który się nie spodziewał nic, to było słychać na hali takie podbudowanie, takie uuu. No i pomogło to nam na pewno. Ale na meczu Vitality już tego nie było. Kamil, a jak duży jest poziom waszej koncentracji? Bo ja na przykład pamiętam taką sytuację kiedyś z piłki ręcznej, kiedy był finał Mistrzostw Polski w Płocku i bramkarz drużyny z Płocka wszedł na rozgrzewkę i żona go chciała przytulić. I on, słuchaj, ją odepchnął, bo on był tak skoncentrowany na tym, co ma zrobić, że w ogóle nie zauważył, że to jest jego żona. I często ci zawodnicy, którzy grają w takich meczach, to mówią, że gdzieś tam coś tam do nich, jakieś, wiesz, resztki tych okrzyków dochodzą, ale są tak maksymalnie skupieni na tym, co robią, że w sumie to tego nie słyszą. To jest trochę obok. Czy z wami jest podobnie? Tak, ja powiedziałbym, że bardzo podobnie nawet. Przez te 2,5 tygodnia, prawie 3 tygodnie, co byliśmy w Paryżu, no to mieliśmy swoją rutynę codziennie. Jak doszliśmy do fazy Champions Stage, gdzie już graliśmy na scenie, to każdy oczywiście rodzinę zawołał, przyleciała rodzina do każdego. I wtedy właśnie przyszedł ten moment, gdzie nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby odpuścić tą rutynę, co mieliśmy wcześniej. I tak naprawdę, mimo to, że rodzina była już bliżej nas, to i tak nie mogliśmy się spotykać z nimi, powiedzmy, za długo. Na chwilę tak, oczywiście, zobaczyć, przywitać się, ale długo nie mogliśmy spędzać, tym bardziej przed meczami, czy coś takiego. Po prostu koncentracja była tylko na samym meczu.
To jest potwornie, tak mogłoby się wydawać, siedzenie przy komputerze, ale to jest potworne skupienie, absolutnie. Ja też wyobrażam sobie, że to bardzo fizycznie musi człowieka niszczyć. Jak rozmawiałem kiedyś u nas tutaj z prezesem Polskiego Związku Szachowego, Radkiem Jedynakiem, to on mi opowiadał, że szachiści bardzo dużo trenują, jeżeli chodzi o siłownię, o bieganie i tak dalej, żeby mieć kondycję do tego, żeby te godziny przed szachownicą często spędzać. Ja rozumiem, że w waszym przypadku pewnie jest podobnie i to przygotowanie fizyczne, no też gdzieś tam musi być. Siuchy, jak to wygląda w Gamer Legion? No jest to zalecane jak najbardziej. Siedzenie przy komputerze na pewno ma swoje wady, szczególnie ból pleców. Więc mamy po prostu pewne rutyny, co robimy na turniejach, w domu, tak samo rozciąganie się przed meczem, na przerwach się rozciąganie, wychodzenie na dwór, no to takie małe rutyny, które po prostu codzienność tak jakby przynoszą do naszego... A macie, Kamil, w waszym teamie, bo wybaczcie, bo może to są takie pytania oczywiste dla was, ale mnie to ciekawi, macie psychologa sportu, bo wiesz, to jest coraz bardziej popularne w klasycznym sporcie, choćby Iga Świątek bardzo mocno rozpromowała tę pracę z psychologiem sportu i na każdym kroku podkreśla, że Daria Abramowicz bardzo jej pomaga i gdyby nie Daria, to być może takiego poziomu by nie osiągnęła. Czy u was to jest powszechne, czy może w ogóle się tego nie stosuje? Jak to wygląda? Mamy, pani psycholog mamy i właśnie była z nami w Paryżu. A, super. I tak samo, tak jak mówiłem, takie małe rutyny, no to właśnie ta pani psycholog wprowadza, czy to spacery przed spaniem, rozciąganie się przed meczami, rozmowa z nią, no i takie małe rzeczy dodają bardzo dużo później do wyniku, jaki wychodzi w meczu. A jestem ciekaw, panowie, też proszę, żebyście mi wyjaśnili, jaki jest prime taki gracza w CS-a? To znaczy, bo mi na przykład się wydawało, jeszcze raz nawiążę do tych szachów, że jeżeli ktoś jest dobrym szachistą, to może grać na światowym poziomie mając lat 50. I jak był u nas właśnie Radek, czyli prezes, on mówi, nie, stary, to tak nie wygląda. Ten prime możliwości umysłowych, powiedziałbym, szachisty jest podobny jak piłkarza fizycznych. To znaczy, masz tam 35-40 lat i to jest już maks. I małe są szanse na to, żeby powiedzmy 60-letni szachista, nawet jeżeli był arcymistrzem, wygrał z szachistą 30-letnim. A u was jak to wygląda, tak z ciekawości? Myślę, że to się zmienia, ponieważ jak rozpoczynasz karierę, tak naprawdę... Można powiedzieć, że wchodzisz właśnie w ten prime swój, gdzie jesteś młody, masz szybki refleks i takie sprawy, a później na przykład już pod koniec kariery może nie jesteś już taki szybki, nie jesteś już taki młody i wtedy przechodzisz w taką rolę, powiedzmy właśnie, gdzie używasz swoich innych takich, no powiedzmy, doświadczenia, takich spraw i... Tak, i często buduje się zespoły między innymi właśnie na bazie młodości z tym doświadczeniem. Ci starsi zawodnicy potrafią przekazać nie tylko jakieś wskazówki taktyczne, ale przede wszystkim to, co dzieje się w głowie, podbudować jakiegoś zawodnika. Kto dla ciebie był, ostatnie już zdanie, bo będziemy musieli kończyć naszą jakże cudowną rozmowę, kto dla ciebie był takim idolem albo jest nadal? Od samego początku był to Carrigan. Oglądałem go, no to tak od samego początku i do dzisiaj. No i aż... Łezka się zakręciła w oku, jak po finale przegraliśmy, to dostałem wiadomość od właśnie Carrigana, wspierając mnie i no, dużo to dla mnie znaczyło. A byłeś, jak Carrigan podnosił puchar w katowickim spotku? Nie. Nie byłeś. No ale na pewno oglądałeś. Siuchy, bardzo serdecznie dziękujemy ci za tę rozmowę. Cieszę się, że tutaj można powiedzieć, że przemycam czasami kolegę z branży, ale jest o czym rozmawiać, bo tutaj przecież no, wicemistrzostwo świata, Siuchy absolutnie mistrz w tym, co robi. Trzymamy za ciebie kciuki, aby CS2 był tylko i wyłącznie powodem do tego, aby jeszcze bardziej rozpędzić swoją karierę i żeby to nie był twój ostatni finał, na który przecież Polacy czekali ponad 6 lat. Bardzo serdecznie dziękujemy, a za chwilę nasz kolejny gość. Michał Kotelski, który nieco się spóźnił, ale też możemy go rozgrzeszyć, bo na Mordorze, że tak poczuję, jak rymuje, to różnie bywa, mogą być jakieś korki, może być element właśnie jakiś niezaplanowany sytuacji, prawda? Tak. Tego, co wiemy, Michał się już maluje, a że twarz ma naturalnie piękną, to długo to nie potrwa i zaraz do nas tutaj dojdzie. Dobrze, mamy filmik z Michałem Koterskim, przypomnijmy jego dziewiczą wizytę u nas w kanale sportowym u Michała Pola z Hate Parku i za chwilę gość. Co sprawiło,
było tym przełomem, że ty postanowiłeś to zmienić, że dałeś radę to zmienić, że zerwałeś z tym rock'n'rollowym życiem, jak je nazywasz? No słuchaj, dzisiaj dużo o tym opowiadam i dużo ludzi się do mnie odzywa w czasach social mediów, jakby każdy może się do mnie w tej sprawie odezwać, ale ja szczerze dzisiaj wam to mogę powiedzieć, że ja generalnie ciężko mi odpowiedzieć na pytanie dokładnie, jak to się stało, bo ja byłem przypadkiem no po prostu skrajnym. No, terapeuci, ja kończyłem ośrodek za ośrodkiem, roczne ośrodki zamknięte, gdzie łopata, piąta rano, bieganie po 15 kilometrów i praca hardcore, jakieś terapie dzienne, otwarte, zamknięte, wszystko co tylko było. Mój ojczym, który wspaniały człowiek, który jest chirurgiem naczyniowym, jeździł nawet po świecie i jakby szukał czegoś, co jakiegoś środka albo czegoś, co może mi pomóc, bo już moi rodzice załamywali ręce. No ja po prostu zmierzałem krokami zmierzałem wprost do w objęcia śmierci i myślę, że w pewnym momencie nawet moi rodzice się z tym pogodzili. No dobrze, to jest z nami gość, o którego pytaliście na czacie od dobrych 40 minut. Jest Michał Koterski, witam tak, cię bardzo jestem. Serdecznie. Bardzo nam miło, że jesteś i na tak. Dzień dobry, żeby tak, wiesz, tak. Otworzyć rozmowę, bo to zawsze trzeba jakiś taki element, żeby się dobrze wszystko skojarzyło gościowi. To nie wiem, czy wiesz, ale po twojej prawicy jest twój sąsiad. Tak, bo tak? W książce pisałeś, że z 15 piętra spuszczałeś na linię drzwi no. I chciałem zapytać, czy faktycznie dlatego później zamieszkałeś na parterze z ogródkiem. Tak, ale to mówisz tu w Warszawie, tak? Tu w Warszawie, tak. Tak, no nie, to akurat moja partnerka tam miała mieszkanie i ja, że tak powiem, na kocią łapę do niej. W ten sposób. Do niej się wprowadziłem, tam zaczynaliśmy. Bo ja po drugiej stronie ulicy w bloku często pijałem kawę i tak... Zobaczcie, jaki świat jest mały. No niestety tamto mieszkanie, mam z nim bardzo dobre wspomnienia, bo tam się urodził, można powiedzieć, mój syn, ale niestety, jak pamiętasz, tutaj były taka, że tak powiem, płotek i od razu mieliśmy restaurację płotem. No i kurde, troszkę to tak było, że jak przychodziło lato, otwierali ten ogródek, to jakby ci goście u mnie siedzieli. Więc wszystkie kłótnie, rozwody, spotkania sprawnie. Ja wychodziłem, Roman, nie musiałem... Dokładnie, tak nie musiałem ten tylko siadałem na ogródku i tam wszystkie tajemnice były ujawniane. No. To prawda. Chciał, nie chciał, no. Jak się dowiedział o wszystkim. Dokładnie. To trochę jak ja podróżuję komunikacją miejską, bo nie mam prawa jazdy, o czym zaraz też pogadamy. O kurde. I wiesz, jadę i też czasami już po prostu bardzo bym nie chciał, ale znam już po tych 6 przystankach 189 życie tej kobiety i po prostu całą jej rodzinę 3 pokolenia wstecz. Michał, czy to jest tak, cud, że ty dzisiaj z nami tutaj siedzisz? Bo jak ja czytałem tę książkę, to powiem ci szczerze, przypomniał mi się tytuł filmu Szukać przeznaczenie i pomyślałem, że to, że ty na przykład właśnie nie spadłeś z tego 15 piętra, jak żeście nagrzani biegali po rusztowaniach, to, że ciebie ktoś z tej mafii nie zapierdzielił, to jest wszystko cud. Jakby tak to razem skondensować. No, co mogę powiedzieć? Ja szczerze mówiąc to... Dzisiaj często o tym zapominam, że to jest cud, no bo co, wczoraj, że tak powiem, bawiłem się z moim synem do wieczora, żeśmy grali w piłkę, emocje różne i różne życiowe takie sprawy, proza życia, więc człowiek, jak to się mówi, pamięć jest krótka, te wydarzenia miały miejsce 10, 15, 20 lat temu, więc to łatwo zapomnieć, no ale dzięki tej książce sobie o tym przypominam i rzeczywiście ostatnio robiłem spektakl i właśnie to było podczas tego, jak zanim się zbliżała premiera książki. No i reżyser z Krakowa, którego pozdrawiam, Rafał Szumski, który robił ten spektakl z nami, tak się trochę podśmiewywał, że ta książka, to tam troszkę może to takie opowieści. Chyba nie bardzo też znał moją historię i że to może takie opowieści, legendy, jak to często nieraz ktoś z nas tam się nawalił, czy jak tam mówił Truman, omelanżował. Jeżeli anegdota jest nieprawdziwa, to tym lepiej dla anegdoty. Dokładnie. I słuchaj, i potem udałem książkę po premierze niedawno i już po tam 100 stronach jechał pociągiem, wracał, bo on jest z Krakowa z jakiejś próby tam wznowieniowej i mówi, kurde stary, muszę przyznać, że jestem w szoku, nie wiem jak ty to przeżyłeś, więc to co, no kurde, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to co wydawało mi się normalne, w sensie, że to jest częścią mojego życia, wiem, że dla wielu ludzi jest szokujące, no ale z drugiej strony właśnie ten cud, to, że tutaj
tutaj z wami siedzę, powoduje niesamowite, jakby rzeczy, takie, że no codziennie dostaję jedną chociaż wiadomość, bo ja nie mówię o masie takich wiadomości, czy tam gratulacji, czy wiadomości o wzruszeniach, czy o tym, że niektórzy też się dobrze bawili przy tym, paradoksalnie. Nie, no bo my nawet mówiliśmy z Testy tak. O tym, że potrafisz w tak uroczy sposób opisać sytuację, w której jesteś na pielgrzymce i cię ciśnie, bo po prostu nie wiem, że ja na przykład przy tym się śmiałem, no absurdalność tej sytuacji była niesamowita. Ja w ogóle wczoraj, słuchajcie, wystąpiłem trochę niechcący, jako taki adwokat Michała, bo spotkałem się z moim kolegą, musieliśmy tam załatwić jedną sprawę szybko w galerii i ja mówię, że akurat nie mam czasu, bo czytam książkę, mam program, jutro się muszę przygotować. I on tak, wiesz, zapytał się, czyja to książka, o czym? Ja streściłem, on mówi, po co ludzie piszą takie książki? A ja mówię, wiesz, stary, takie książki moim zdaniem są potrzebne, bo pomagają. To znaczy, ja uważam, że tę książkę warto było napisać, jeżeli na przykład efekt jej taki będzie, że chociaż jednej osobie ocalisz życie, bo jedna osoba albo się nawróci, albo zobaczy, że niektórzy wychodzili z większego gówna niż ta osoba w tym danym momencie w tym gównie jest. To trochę tak. Też jak z filmem Wszyscy Jesteśmy Chrystusami też miał podobną misję i przesłanie. Tak, to prawda. No właśnie to odpowiadając na to pytanie, co jest w tym najważniejsze, że to jest właśnie największym cudem, że ta moja historia i opowiedzenie jej spowodowało to, że codziennie dostaję chociaż jedną wiadomość taką, gdzie ktoś się zwraca o pomoc, ale taką pomoc, że się decyduje przez przeczytanie to, dzięki przeczytaniu tej książki, na to, żeby zmienić swoje życie. Jedno, co jest dla mnie takie, że tak powiem, jest dosyć wielkim ciężarem i takie niepokojące, to to, że ludzie nie wiedzą, gdzie można o taką pomoc poprosić, nie wiedzą, że na przykład meetingi dla uzależnionych, czy narkomanów, czy alkoholików są w ogóle na całym świecie, w całej Polsce. Wystarczy, był, tak, i wystarczy to wkliknąć w internet i są wykaz meetingów, godzin i że to jest bezpłatne i że to nie jest terapia przymusowa, że każdy może wejść, wyjść, kiedy chce. Jeszcze też moim zdaniem, no. Że te spotkania nie są oceniające. Mi się wydaje, tak. Kolega, który no, dużo gdzieś tam, powiedzmy, mąki w nosie miał w życiu i on się bardzo bał pójść na takie spotkanie, ponieważ on był przekonany, że on będzie oceniony, że ktoś mu powie, stary, w ogóle kim ty jesteś? I ty fajnie uświadamiasz też, moim zdaniem, pokazując w tej książce, że na takich spotkaniach nic takiego nie ma miejsca. Tak, to prawda, nie ma miejsca, to są bezpieczne miejsca, przychodzą, zawsze piszę, słuchaj, przychodzą, nie bój się, przychodzą tacy jak my, po prostu dzielą się własnym doświadczeniem i to jest wszystko, albo z tego korzystasz, albo nie. To jest cudowne, wspólnota działa od 80 lat, ponad założona 80 lat temu, też przez dwóch uzależnionych, a nie terapeutów. No ale tak jak mówię, no jest to niepokojące, że no ja jestem jakby takie, mam poczucie, oczywiście nie chcę sobie tu stawiać pomnika, tylko mówię takie czasami, mam poczucie, że jestem w tym sam. Znajduję ten czas, żeby odpisać oczywiście każdemu, ale ja mam też rodzinę, no i szczerze mówiąc też nie mogę brać takiej odpowiedzialności na siebie, bo prawda jest taka, że ja jestem tylko pacjentem, a ja nie jestem terapeutą, nie jestem specjalistą. Choć miałeś ofertę, tak. Żeby być terapeutą. No, tak. To prawda, ale jestem jak najdalszy od takich no, radzenia, żeby teraz wiele osób chce, na przykład do mnie pisze, panie Michale, to jest mi tak bliskie, chciałbym z panem porozmawiać, bo czuję, że to mi może pomóc. No nie, to tak nie działa, to tak nie działa. Nawet tutaj piszesz o tym, że odradzasz, że piszą do ciebie mamy i mówisz, że to najgorsze by było porozmawiać z tym synem, dokładnie. Bo nie chce mnie słuchać. Ale wiesz, to mi się wydaje, Michał, że jest to pewnego rodzaju świadectwo twojej pokory, bo mógłbyś też uwierzyć po tym, z czego wyszedłeś i co przeżyłeś, że masz abonament na wszystko. I wiesz, każdy z nas, myślę, że ma takiego wujka na imieninach, który jest specem od polityki, tak. Od reprezentacji, od uzależnień, od wszystkiego i on się nie zna, ale się wypowie, a ty się znasz, a potrafisz to powściągnąć i się nie wypowiedzieć. I moim zdaniem to jest duża rzecz. No słuchaj, to też trafiłem na wspaniałych ludzi na tej drodze trzeźwienia, między innymi na Roberta Rutkowskiego. No to jest wspaniały terapeuta, dla mnie autorytet, specjalista w tej dziedzinie, który wydał wiele książek. I pamiętam, kiedy w ogóle zaczęła się moja droga, no miałem tam niespełna rok trzeźwości. No i wiadomo, to się szybko rozchodzi w naszym środowisku. Dostawałem od razu już od dziennikarzy propozycje, żeby opowiedzieć, żeby to... I on mi powiedział, słuchaj, Michał, ty
jesteś przede wszystkim pacjentem. To nie jest czas dla ciebie na opowiadanie takich rzeczy. To się może dla ciebie źle skończyć i szczerze mówiąc, ja do dzisiaj wcale nie byłem gotowy. Też dzisiaj po 8 latach trzeźwości ja nie mogę powiedzieć, że ja pisałem to już wiedząc, że nie, że to jest ten moment i że ja mogę. Nie, ja byłem, szczerze mówiąc, używając brzydkiego słowa, na maksa obsrany. I ostatnio jedna dziennikarka mi zadała pytanie, dlaczego pan chciał napisać tą książkę. Ja jej odpowiedziałem, proszę panią, ja nie chciałem napisać tej książki. Od 4 lat Kinga Jana z wydawnictwa Znak chodziła za mną i co jakiś czas się przypominała. Chodziła i wychodziła. Tak, i wychodziła. I szczerze mówiąc, ta książka o włos prawie się nie ukazała, bo ja w pewnym momencie, kiedy ją pisaliśmy z Beatą Nowicką, bo to też trzeba o niej wspomnieć, bo ja opowiedziałem tą historię, ale ona też świetnie ją spisała. Ale też widać, że opowiadałeś ją z tej książki osobie, którą znasz i przy której się czujesz, jak lubisz to opowiadać, takie ładne słowo, zaopiekowany, nie? To prawda, to jest bardzo ważne. Beatę poznałem, dając pierwszy wywiad, jakby na początku mojej kariery, jeszcze kiedy byłem bardzo, że tak powiem, pogubiony i jak to się mówi, w uderzeniu do magazynu L. I to było dla mnie szokiem i już potem za każdym razem, kiedy się z nią spotykałem, bo zawsze jej z chęcią udzielałem wywiadu, że nigdy nie było problemu, jeśli czegoś nie chciałem, to ona mnie nigdy nie przekonywała, zostawmy to, albo w ogóle nieraz trafiałem na dziennikarzy, którzy stawiali po prostu opór i mówili, że to się ukaże najwyżej bez autoryzacji i będzie wywiad nieautoryzowany. No straszne rzeczy, okropne, bo czasami człowiek powie za dużo, w takim wywiadzie poczuje się bezpiecznie i ma prawo cofnąć swoje słowa. No to jest normalna rzecz. Tutaj mówisz bardzo dużo, szczególnie o swoim dzieciństwie, ciężkich czasach. Opisujesz, w jakich sytuacjach gdzieś znajdowałeś swojego ojca. To jest bardzo tak autentyczna historia. My się to w ogóle jest... zastanawialiśmy, tak. Dzisiaj rozmawiając w mojej kapowni, czy twój tata dokładnie wiedział przed emisją tej książki, co tam będzie o nim, czy też dowiedział się czytając? Nie, ja myślę, że on po pierwsze jej nie przeczytał, a po drugie nie wiedział. Znaczy wiedział, że ja książkę oczywiście piszę i myślę, że zdawał sobie z tego sprawę, ale już kiedyś takich, może nie tak obszernych wywiadów udzielałem i mój ojciec powiedział, że nie czyta tego nie ze względu takiego, tylko że to są też wspomnienia, które jakby on zamknął w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Nie chcę do nich wracać. Tak, i nie chcę do nich wracać. Ja to rozumiem. Ja nawet nie chciałem, żeby moja mama czytała, bo już jakby jesteśmy, to piekło naszego życia, bo tak to trzeba nazwać, bo nie ma nic gorszego dla rodziców, jak umierający syn na ich rękach, bo tak to można nazwać. I myślę, że moi rodzice już w pewnym momencie stracili nadzieję, bo ja już pokończyłem ośrodki roczne, półroczne, zamknięte, otwarte, ambulatoryjne, wszywki alkoholowe, opiatowe, takie, więc w pewnym momencie już myślę, że oni się puścili to i pogodzili się z tym, że tak to już będzie i liczyli na najgorsze, że pewnego dnia moja mama nawet kiedyś mi to powiedziała, że liczyła się z tym, że może odebrać telefon, że po prostu... Znaleźliśmy syna. Tak, dokładnie, więc sobie myślałem, po co jej przechodzić przez to piekło, ale moja mama przeczytała tą książkę, a myślę, że mój ojciec nie przeczytał i myślę, że dla niego jako osoby uzależnionej też już powrót do tej historii, kiedy on już ją dogłębnie jakby opowiedział w swoim filmie, do niczego nie jest potrzebny, bo tu nie ma też nic, czego w tym filmie by nie było. Nie ma. A ciebie nie zmęczyło wałkowanie właśnie tego wszystkiego od nowa? No bo wyobrażam sobie, że musiałeś znowu gdzieś tam do tego wewnętrznie dotrzeć i przypomnieć sobie niektóre rzeczy, o których już a zapomniałeś, a b miałeś przepracowane. Nie, mnie bardzo zmęczyło, dlatego ja, słuchaj, 4 lata temu, jak do mnie wziąłem udział w książce Krzysztofa Skórzyńskiego Świat na głowie o tacierzyństwie, gdzie tam brał udział Przemysław Saleta, gdzie brał lider zespołu Raz, Dwa, Trzy, założyciel zespołu Sistars. Każdy opowiadał o tych swoich relacjach, czy tam ja akurat byłem świeżo upieczonym ojcem, Fryderyk dopiero miał rok, kiedy to też wydawało wydawnictwo Znak, kiedy właśnie Kinga Janas przeczytała tą książkę, zaproponowała mi, żebym ja wydał własną. I ja jej mówiłem, że ja nie chcę, że ja nie jestem na to gotowy. Potem 2 lata później, kiedy wziąłem udział w podcaście Co ćpać po odwyku,
który prowadził... Znakomita rozmowa, tak. Juki Strachoty i Kuby Żulczyka. Dokładnie. To też dwa lata później ona znowu się zgłosiła i mówi, panie Michale, to ma taką siłę rażenia, pan musi o tym opowiedzieć. Ja właśnie mówię, ja nic nie muszę i ja nie jestem na to gotowy. Ale wiesz, co mi się podobało w tej rozmowie? Że ty... jako osoba nawrócona nie epatujesz tą wiarą. To znaczy nie chcesz nawrócić chyba każdego wokół. Ja to przynajmniej tak odbieram. I ja jako osoba niespecjalnie wierząca, jak słucham ciebie, to słucha mi się o tym twoim nawróceniu przyjemnie. Ja się tym nie czuję przytłoczony, nie czuję się zmęczony. Nie myślę, gość odjechał i teraz gdzieś tam idzie na mszę o uzdrowienie i leży krzyżem na ambonie, tylko po prostu słucham tego z bardzo dużym zainteresowaniem i mi się wydaje, że to jest w ogóle lepszy sposób na zainteresowanie religią i taki bardziej XXI-wieczny niż księża, którzy gdzieś tam w kościołach wiadomo, jak są przez wielu ludzi odbierani. No słuchaj, wiesz, wszystkie skrajności są niebezpieczne i dla mnie zawsze, jak ja często jeżdżę na takie pogadanki z młodzieżą w różnym wieku, od klas podstawowych do liceów i tak dalej, to tylko przed każdym spotkaniem się modlę, żeby mi nie prawił morałów, bo sam pamiętam, jak na pogadankę ktoś przychodził do mojej szkoły i mi mówił, że tego albo tamtego nie robić, to ja siedziałem i mówię, o właśnie, kurwa, jak ja teraz skończy się lekcja, to właśnie zrobię wszystko to, co ten gościu powiedział, żeby tego nie robić. No działało zawsze i chyba na każdego młodego człowieka taki bunt, żeby się temu przeciwstawić i tak samo wydaje mi się, że z wiarą tego nie można nikomu narzucać. Albo sobie ktoś z tego weźmie, albo nie, albo sobie ktoś sobie skorzysta z mojej historii, albo nie. Ja też tu nie mówię ludziom, że tak, jak ja żyję, to każdy musi żyć. Nie, każdy ma prawo żyć po swojemu i niektórzy nawet, może to drastyczne, co powiem, niektórzy mają prawo przepierdolić swoje życie, po prostu je, jeśli taka jest ich wola, bo i to... taki wybór. No dokładnie, to jest każdego życie, nikomu nic do tego, to jest jego prywatna sprawa i ja się w to po prostu nie mieszam. Ja wracając do tematu, po prostu napisałem tą książkę, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie nie miałem wyboru. Po tych wszystkich podcastach, po rozmowach dostawałem tyle wiadomości od matek, córek, żon, od gości, którzy pisali do mnie, panie Michale, po tym podcaście u Żulczyka i Strachoty poszedłem na mityngi, przestałem pić, biłem żonę, koszmar stworzyłem z życia moich dzieci, a dzięki panu dzisiaj odbudowałem rodzinę, czy odbudowywuję rodzinę, nawiązuję relacje z córką, czy z synem, no to trudno się nie ugiąć pod czymś takim. Nie, to można w ogóle wzruszyć. Generalnie uważam. Dokładnie, nie? Wzruszyć to... i od razu zaznaczę. Ja nie jestem na pewno taką osobą. Podziwiam takie osoby, które żyją, żeby pomagać innym. Ja jestem egoistą, egocentrykiem skupionym na sobie. Z drugiej strony tak. Nie do końca, bo też piszesz, że tutaj dostałeś taki dar od Pana Boga, że tak. Czujesz w sobie, że czasami jak ktoś prosi cię o pomoc, to potrafisz przejechać pół Polski, żeby tam być, bo czujesz, że tam właśnie jesteś wzywany. I czasami tam się mega potrzebny. Nie chce, a jednak to prawda. Po wszystkim to jak trochę jak stringiem, że czasami człowiekowi nie chce się wyjść, a po wszystkim są takie endorfiny i takie poczucie, że dobrze, że to zrobiłem, nie? Tak, ale nie robię tego właśnie w taki sposób, że budzę się z takim, wiecie, że będę pomagał, będę jeździł, będę... Nie, ja po prostu rzeczywiście odpowiadam na te wezwania, bo czuję się zobligowany do tego, bo tak jak powiedziałeś, to, że tu z wami dzisiaj siedzę, to jest cud i myślę, że jeśli ja dostałem taką szansę, ja mogę żyć normalnie, mimo że nikt już nie wszyscy postawili na mnie krzyżyk i mało kto we mnie wierzył, to, że każdy może. Że jeśli ja mogłem, to, że każdy może. I często ludzie do mnie piszą. To mogłoby czasami być takie, no, mógłbym się na to obrazić, ale się nie obrażam, bo często ludzie piszą, proszę pana, jak usłyszałem pana historię i usłyszałem, że pan może, to znaczy, że i ja mogę. Ale to fajnie napisałeś też w książce, że... No. Ten twój, jeden z twoich terapeutów takie zdanie powiedział. Jestem 19 lat terapeutą, siedziałem w więzieniu i powiem ci, Misiek, jedno, nie ma takiej sytuacji, z której nie można się podnieść, prawda? To prawda. Do tego nawiązujesz. Nie ma takiej sytuacji i ja dzisiaj sobie myślę, że im więcej osób się do tego przyznaje i im więcej osób mówi o swoich słabościach, to dzisiaj są takie trudne czasy. Czasy internetu, czy social mediów, w którym się pokazuje no, piękno życia. Oczywiście to piękno też jest i tego w ogóle nie można kwestionować, ale mało mówi się o tym, że każdy z nas jest kruchy, że każdy z nas jest tylko człowiekiem, że każdy z nas ma lęki, ma gorsze dni, że każdy z nas gdzieś są takie momenty, że źle myśli o sobie i warto o tym mówić. Ludzie tego potrzebują, ludzie się z tym identyfikują, ludzie dzięki temu czują się bezpiecznie. A nie masz takiego poczucia, że jednak, ja tak
jak patrzę po swoich znajomych, ja też zdaję sobie sprawę, bo to jest takie mądre powiedzenie, że jest cała Polska i jest Warszawa, że inaczej pewne rzeczy mogą wyglądać tutaj, a inaczej w mniejszych miejscowościach, ale że troszkę ludzie zaczynają być bardziej świadomi. To znaczy, często gdzieś pojawia się, przynajmniej na moich profilach instagramowych, a też jestem trochę uzależniony od Instagrama jak ty, to słowo wdzięczność, to słowo uważność, to słowo zaopiekowanie się sobą, zadbanie się sobą, że i też taka trochę moda, ale to w dobrym tego słowa znaczeniu, na odstawienie używek. To znaczy dużo ludzi zaczyna publicznie deklarować, że nie pije, nie bierze, bo to nie jest zdrowe i to generalnie nie jest fajne i mamy tylko jedno życie, więc nie warto go marnować. Widzisz te takie zmiany, powiedzmy, na przestrzeni 15-20 lat, jak to, nie, no, jak to zaszło? Oczywiście, no już co prawda wczoraj byłem w restauracji, już nie będę mówił jakiej, bo to zresztą nie ma znaczenia, ale na lunchu i obok usiadło dwóch, jeden młody człowiek i z wujkiem i z ojcem i 12:30 zamawiali po kielichu i to było dla mnie przerażające i szczerze mówiąc to nie dlatego, że jestem uzależniony, tylko była masa pięknych, fajnie ubranych ludzi i nikt kielicha nie pił i sobie pomyślałem, o kurde, to już są dinozaury, to jest jedna para, nie, czy tam jeden stolik, gdzie to są te czasy, w których ja się wychowałem, że to... W latach 80-tych, 90-tych w Patifie w Warszawie, tak, o tej porze wszyscy bywali normalne, a dzisiaj już sobie myślałem, o kurde, tu się troszkę zatrzymali w czasie, nie? Przeleżeli chyba pod lodem, że dzisiaj właśnie już jest taki czas, że rzeczywiście mało tego, że czasy się zmieniły. No, mam znajomą, którą obserwuję i ona też taką prowadzi profil na TikToku, która bardzo jakby prężnie działa i promuje ten zdrowy sposób życia, ale też przede wszystkim bez używek i organizuje imprezy, ale no jak ja widzę relacje z tych imprez, gdzie nie ma w ogóle alkoholu, gdzie nie ma w ogóle narkotyków, ile osób fajnych, jak oni bawią, nawiążę, no to jest dla mnie szok, bo jestem w szoku. Byłem nie? w tym roku, ty mówiłeś, że byłeś w Zakroczymiu, tak? Tak. Ja byłem na trzeźwym Sylwestrze w tym roku w Warszawie. Super było to, że jest ten Sylwester organizowany. Poszedłem tam z siostrą, która w sumie nie miała co robić, więc mówi, potowarzyszę ci, bo nikogo innego nie znałem. I ja, słuchajcie, byłem w szoku, jak byłem na tej imprezie, jak absolutnie skrajni ludzie misiek tam byli. Tam byli jacyś tacy młodzi dresiarze, którzy już widać, że dużo, wiesz, przeżyli w życiu i gdzieś tam uznali, że albo przestaną ćpać, albo padną. Tam byli dorośli faceci, tam były młode dziewczyny. Jakaś laska mi opowiadała, że przyjechała ze Szczecina po to, żeby na tę imprezę przyjść i potańczyć na trzeźwo, bo wszyscy u niej w jej środowisku ćpają i nie chciała się z tym męczyć. I jakby ta różnorodność tych ludzi i jeszcze to, że to było rave, czyli totalnie nie moja muzyka, ale w ogóle takie miałem, dobra, puściło mi, jest rave, bawimy się, ja tego rave'u nie rozumiem, ale wszyscy tańczą, jest fajnie. Ja wyszedłem stamtąd zachwycony. Ale słuchaj, mnie to nie dziwi. To jest tak, że generalnie ja po czasie się dowiedziałem, co było dla mnie wielkim odkryciem, że to nie jest choroba, że uzależnienie to nie jest choroba substancji, czy choroba, no jak na przykład hazard i tak dalej, to nie chodzi o to granie, to jest choroba emocji, nieradzenia sobie z emocjami. Jakikolwiek nauk, czy jakiekolwiek uzależnienie jest potrzebne nam tylko do tego, żeby się odciąć od tych emocji i żeby się z nimi nie spotkać, albo jest to choroba tego, że my nie umiemy przeżywać tych emocji. I ludzie, którzy potrafią to przeżywać, którzy mają akceptację, a dzisiaj już jest tyle narzędzi, że jest wielu takich ludzi, którzy mają akceptację swojej osoby, którzy mają stałe poczucie wartości, oni nie potrzebują alkoholu, oni nie potrzebują, bo tak naprawdę alkohol im ujmuje, no umniejsza, bo stają się, no wiadomo, jacy wszyscy stajemy się zwierzęcy po tym alkoholu i tylko nam się wydaje, że jesteśmy tacy fajni, a wszyscy dookoła patrzą z politowaniem. Mało tego, no ja teraz byłem z rodziną 2 tygodnie w Dubaju i nie mówię tego dlatego, żeby się chwalić, tylko wybraliśmy hotel, w którym w ogóle nie było alkoholu i słuchajcie, no to było coś niesamowitego. Właśnie ludzie sobie tam medytowali, od rana joga, można było sobie boks poćwiczyć, co też zresztą z moją partnerką robiłem. Nie było... I to muszę powiedzieć, no nie obrażając żadnego narodu, ale ja już nie widzę na prutych Polaków, tylko wszędzie na prutych Angoli, gdzie jadę, którzy są głośni, którzy są agresywni, którzy są nieprzewidywalni, a tam w ogóle no nie było takich sytuacji, po prostu fajni ludzie i zupełnie inna energia jest w takim hotelu, nie jest zabrudzona jakimś takim właśnie, no bo co tu dużo gadać, alkohol czy narkotyki, no to jest trucizna, no to jest zatruwanie organizmu, to działa na tej zasadzie, że po prostu organizm się broni i stąd te wszystkie nasze zachowania. Więc to było niesamowite doświadczenie i niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Jak moi znajomi też przyjechali nas odwiedzić, to mówili, ale tu jest
dobra aura w tym hotelu. Nie wiedzieli, że tam się nie podaje, nie podaje alkoholu. Pierwszy Sylwester Miśka, również ten trzeźwy Sylwester, również opisany w tej książce. Natomiast ja chciałem zapytać, bo mówiliśmy nawet w tej rozmowie o dużej roli terapeutów, dużej roli osób, które pomagają. Mnie wstrząsnęło to, jak przeczytałem, że człowiek, który 23 lata był trzeźwy, jeden z twoich opiekunów, przedawkował morfinę. Tak, to prawda. Jak cienka to... jest ta linia, jak cienka jest ta granica pomiędzy tym, że jest się trzeźwym, a... 23 lata, wydawało się, że facet ma to pod kontrolą. Pod kontrolą, tak. A okazuje się, że tak naprawdę mi się wydaje, że w uzależnieniu, że pod kontrolą masz, jak to się ładnie kiedyś mówiło, niepoprawnie gramatycznie, ale ładnie, dzień dzisiejszy. A co się wydarzy jutro, to nie wiesz, nie? Tak, to prawda. No, nie, pycha kroczy przed upadkiem w każdej dziedzinie, a przede wszystkim w uzależnieniu. To jest tak, że no, po prostu cały czas to jest choroba na całe życie, nie? Tak jak rak może być w remisji, tak i uzależnienie, i te nawroty są wpisane w tą chorobę. I tak jak mówię, wracając do początku naszej rozmowy, ja po prostu, kiedy pisałem tą książkę, zdawałem sobie sprawę, że albo muszę ją napisać na maksa szczerze, albo w ogóle nie ma co do tego podchodzić, bo tylko w szczerości będzie siła, prawda tej książki. A poza tym też jako osoba uzależniona nauczyłem się, że każde kłamstwo, ściemnianie, gdzieś nawet małe jakieś tam na podateczku, że ja tam 30 zł gdzieś czy coś se rozliczę. Nie, to mi akurat uzależnionemu szkodzi i że każde kłamstwo terapeuci mnie nauczyli jest jak rak, że się rozprzestrzenia, że ja muszę tego unikać, więc wiedziałem, że tu nie mogę nic Panowie, zatajeć. Panowie, tutaj muszę postawić kropkę, bo ja pilnuję naszego timeline'u. Za chwilkę będziemy kontynuować tę rozmowę. Zaraz wejdzie bardzo sympatyczna dziewczyna z Białegostoku, która przeczyta serwis. Natomiast ja przypominam, że od niedzieli w Muzeum Polin trwa turniej szachowy Superbet Rapid Blitz Poland, na który zapraszaliśmy was i który relacjonujemy w naszych porankach. Jan Krzysztof Duda nie zwalnia tempa i po trzech dniach rywalizacji w szachach szybkich jest samodzielnym liderem. Natomiast, moi drodzy, przed nami dwa dni rywalizacji w szachach błyskawicznych, a już w czwartek poznamy triumfatora klasyfikacji generalnej. Tutaj umęczony Magnus Carlsen, mistrz świata. Jezu, jak on wygląda. On chyba jakiś melanż jednak trochę pocisnął. Mamy dla was fragment z relacji tego turnieju. Całość możecie obejrzeć już na naszym YouTubie. Teraz zapraszamy, za chwilę Monika, a za 5 minut wracamy do rozmowy z Miśkiem. Jest z nami Patec. W zeszłym roku w symultanie z arcymistrzami uzyskał remis. A jak będzie dzisiaj? Jak się czujesz przed partią? Ostatnim razem, tak jak tutaj dobrze wspomniałeś, udało mi się zremisować. Już wiem, znam ich słabości, każdego z nich, także w dzisiejszym pojedynku ja wyjdę zwycięsko i uda mi się wszystkich arcymistrzów rozwalić, tak? Bo to oni są liczeni za jeden. No. Czyli można wygrać z wieloma arcymistrzami w jednej partii. Dokładnie. To jest twój cel na dzisiaj. Dokładnie. A jakie były przygotowania przed partią? Przygotowania były takie, że zjadłem dwa ciastka oraz wypiłem sobie wodę. No raczej zobaczymy, jak to będzie. Niestety, albo stety, jak dobrze wiecie, jak symultanie rozpoczyna, prawda? Magnus Carlsen. My gramy czarnymi, także nie wiadomo, jak się przygotować na tych wszystkich zawodników. Dobra, nie? Ostatnie pytanie. Jaki debiut grasz dzisiaj? Po D4. Załóżmy, że D4 pójdzie. No D4 na pewno będzie odbity. No, ja nieważne, co będzie. Czyli to D5 będzie... Odbijasz D5. Tak, D5 odbijasz. No. Nie pobiła mnie za to, że umieściłem Leo Messiego na pierwszym miejscu na liście najlepszych zawodników wszechczasów, chociaż jestem cały czas w zasięgu rażenia, więc jeszcze się tym specjalnie nie cieszę. Monika Wądołowska. Dzień dobry, ale słuchaj, ja mam cały czas... No wiem, dlatego tak się... Ja się do Miśka pogadamy tutaj o tym po serwisie. Dobra. Zapraszam na serwis sportowy. Reprezentanci Polski do lat 17 wygrali grupę A i zakwalifikowali się do dalszego etapu Mistrzostw Europy. Jednakże na zakończenie fazy grupowej przegrali z reprezentacją Walii 0-3. Selekcjoner Marcin Włodarski dokonał aż 9 zmian w wyjściowym składzie względem ostatniego spotkania z Węgrami. Szanse gry od pierwszej minuty otrzymali m.in. Axel Cholewiński czy Piotr Kowalik, którzy poprzednie dwa starcia spędzili w całości na ławce rezerwowych. Mimo porażki reprezentacja Polski z dorobkiem 6 punktów zajęła pierwsze miejsce w grupie A. Biało-czerwoni zaprezentowali się z bardzo dobrej strony w dwóch pierwszych meczach, pokonując Węgry 5-3 i Irlandię 5-1. W sobotę 27 maja zagrają w ćwierćfinale, gdzie zmierzą się z drugą drużyną grupy B, czyli Hiszpanią, Serbią lub Słowenią. Rywala Polaków poznamy dziś wieczorem.
Krzysztof Piątek osiągnął wstępne porozumienie z Gironą. Informacje przekazywane początkowo przez hiszpańskie media potwierdził we wtorek niemiecki Bild. Wiadomo już, że Polak nie zostanie wykupiony przez Salernitanę, w której przebywa od początku września w ramach wypożyczenia z Hertha Berlin. Niemiecki klub również nie widzi dla niego miejsca, ponieważ dopiero co spadł z Bundesligi i jest zmuszony ciąć koszty. Sprzedaż Polaka do Girony wsparłaby nieco budżet klubu. Hiszpanie podobno są gotowi zapłacić za Polaka nawet 7 milionów euro. Obecny sezon nie jest udany dla polskiego piłkarza. Piątek wystąpił w 31 meczach Serie A, strzelił w nich zaledwie 4 gole i zanotował 5 asyst. Jeden z najlepszych piłkarzy obecnego sezonu Premier League, Bukayo Saka, przedłużył kontrakt z Arsenalem. 21-latek związał się z klubem nową wieloletnią umową. Saka jest wychowankiem kanonierów, przebrnął przez wszystkie drużyny dziecięce i młodzieżowe klubu, a od sezonu 2019-2020 jest ważną postacią pierwszej drużyny. Piłkarz ma już na swoim koncie 178 spotkań w barwach londyńskiego zespołu, w których strzelił 37 goli i zaliczył 40 asyst. Dotychczasowy kontrakt Saki obowiązywał tylko do końca czerwca 2024 roku. Arsenal zakończy obecny sezon na drugim miejscu w tabeli. W ostatniej kolejce zagra z Wolverhampton. Hiszpańska policja zatrzymała 3 osoby w związku z rasistowskimi wyzwiskami skierowanymi w stronę Viniciusa Juniora podczas niedzielnego meczu Valencia-Real Madryt. Nietoperzy wydały oświadczenie w tej sprawie i poinformowały, że osoby, które dopuściły się rasistowskich zachowań, otrzymały dożywotni zakaz stadionowy. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 21 lat. Wydarzenia z ostatniego meczu pomiędzy Valencią a Realem Madryt potępiły władze nie tylko La Ligi, ale i całego kraju, w tym premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Jak informują lokalne media, wciąż trwają analizy nagrań monitoringu. W związku z tym w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Adrian najlepiej podsumował nasz dzisiejszy program. Lepiej na ładną kobietę popatrzeć niż na starych chłopów. Boję się, że to o nas niestety. Tak, też już powoli, szczególnie po tym komentarzu tak się czuję. Tak. A jednak jesteś od nas trochę młodszy. Monika, jakieś role Michała kojarzysz, oglądałaś, patrzyłeś? Oczywiście. No, dzień świra przede wszystkim. Mhm. No ale jako, że jestem kobietą i lubię oglądać polskie telenowele, no to pierwsza miłość i Kaśka, którą gra. Czyli jednak pierwsza miłość. Ach, kurczę, te kobiety. Tak, ostatnio nawet oglądałam fajny odcinek z Tomkiem Oświecińskim. Grałeś mężów do wynajęcia chyba. No to jest też coś takiego. Ja to na bieżąco jest. A ja wszystko wiem. Ja nie wiedziałem, że to taka fanka. No tak. Dobrze, to potem sobie zrobimy wszystko razem zdjęcie. Dobrze, bardzo chętnie. Po poranku. Dobra, dziękujemy ci, Monika. Dziękuję bardzo. Do jutra. Dziękujemy. Ja chciałbym, tak, wróćmy do rozmowy i wróćmy do tego rozliczenia się, bo... Adaś Miałczyński, czyli alter ego twojego ojca, we wszyscy jesteśmy Chrystusami, to takie rozliczenie z piciem. Dzień świra to ta nerwica natręc. W ogóle się ten wątek nie pojawia. Czy twój tata miał tę nerwicę natręc? Bo zdaję sobie sprawę, że to też jest potworne piekło, gdyż miałem okazję poznać takie osoby, które mają właśnie tę nerwicę. I stawiałbym może nie wyżej, nie na równi, ale również jest to bardzo ciężkie, trudne życie. No ja o natręcach mało wiem, bo ich nie mam. Więc jakby to jest to, czego po moim ojcu nie odziedziczyłem. Więc dlatego pewnie tego nie ma, bo to jest książka o mnie. Oczywiście mój ojciec odegrał bardzo ważną rolę i tu się przewija i jest dla mnie autorytetem i no te nasze historie nie chcę zdradzać, ale jak powstawały niektóre filmy, jak się pracowało razem, to jak mój ojciec zdobywał Złote Lwy Gdańskie, no to wszystko jest, ale rzeczywiście jeśli chodzi o natręctwa i o tego typu rzeczy, no to jest nie moja bajka. Ja się śmieję, mój ojciec jak jest, nie wiem, na przykład pociąg odjeżdża czy samolot, to musi być 2 godziny wcześniej. Ja jestem na ostatnią chwilę. Ja jestem zawsze za 5. Nigdy nie mam takiego stresu. Mój ojciec przed takim wywiadem nie śpi całą noc, a ja denerwuję się tylko rano. To też nie jest tak, że w ogóle spływa wszystko po mnie jak po kaczce, ale to gdzieś na mnie to brzemię nie ciąży, więc pewnie dlatego tego nie ma. No jesteśmy innymi osobami. No i mam nadzieję, że już mój Fryderyk też w ogóle nie będzie miał tego ciężaru i że nie będzie tak się karmił tymi lękami, tak jak ja się karmię. Ja myślę, że to jest mój największy krzyż. A nie boisz się tego, że wiesz, w genach odziedziczy po...
ojcu, że tak powiem. Boję się, ale... Ja... Miłość do uzależnień. Boję się, ale ja się wszystkiego boję. No powiem tak, jakby też na terapii widziałem, że to nie jest tak, że kurczę, że dziecko osoby uzależnionej musi być uzależnione. To nie od tego może, zależy. Może, nie musi. Może, tak, oczywiście. Może, ale nie musi, ale tak samo jak mówię, wiele ten stereotyp złamało to, kiedy na różnych terapiach spotykałem ludzi, którzy mieli w domu normalnych rodziców, niepijących, gdzie była miłość, gdzie było wszystko, gdzie były pieniążki, gdzie było poczucie bezpieczeństwa. No nie zna alkohol statusu społecznego, prawda? Dokładnie. I to jakby nie od tego zależy. Zresztą w ogóle generalnie mi się wydaje, że nie ma co szukać powodów. Trzeba szukać rozwiązania, bo co z tego, że ja będę wiedział dlaczego? No nic mi to nie rozwiązuje. Ja muszę wiedzieć, jak żyć codziennie, każdego dnia. A tylko wracając do wątku sprzed przerwy, chciałem powiedzieć, bo tam nie dokończyłem, że no... Ta książka po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, ona przez to, że jak już się na nią zdobyłem się na pełną szczerość, bo inaczej jej napisać i opowiedzieć nie mogłem. No kosztowała mnie to, że przez pierwsze i szybko sprowadziła mnie na ziemię a propos tych 21 lat trzeźwości mojego terapeuty, który niestety przedawkował potem. Szybko też mnie jakby nauczyła pokory, bo zaraz po pierwszej opowieści, po pierwszej układce tak wywaliło mi gdzieś te rany, czy z dzieciństwa, czy z przeszłości, gdzie wydawało mi się, że już wszystko mam przerobione, a Bóg mi pokazał palcem, nie, Michał, ty jesteś przede wszystkim pacjentem i to, czego się bałem, się sprawdziło. Musiałem iść na jeszcze taką 3-miesięczną dogłębną terapię i przerobić jeszcze wiele rzeczy, które gdzieś tam przeoczyłem, czy tak naprawdę pewnie za jakiś czas się okaże, że jeszcze jest coś do przerobienia. Myślę, że trzeźwienie to trochę jak budowa drużyny piłkarskiej, że to jest zawsze proces. To nigdy nie jest tak, każdy uzależniony to wie, że nagle staniesz w świetle reflektorów i powiesz, to już koniec, dziękuję, jestem zdrowy, pozdrawiam, wiem, że już nigdy się nie napiję albo nigdy nic nie wezmę. Tak, ale ja myślę, że to nie dotyczy tylko uzależnionych. Ja dzisiaj... Mam takie poczucie, że to może zabrzmieć absurdalnie, ale że gdzieś to uzależnienie też traktuję jako łaskę. Łaskę z tego względu, że myślę, że gdybym nie był uzależniony, to nigdy nie wykonałbym takiej pracy, nie zmobilizowałbym się, żeby się spotkać ze sobą, ze swoimi uczuciami, żeby polubić siebie, żeby pokochać czasami też siebie, bo to też mi się zdarza, ale to wszystko jest wynikiem pracy, tak jak no, w każdej dziedzinie, czy zawodowej, tak samo myślę, że każdy z nas ma jakieś deficyty z dzieciństwa, ma jakieś lęki, ma jakieś natręctwa, ma jakieś traumy. No tu akurat uzależnienie mnie zmobilizowało do tej pracy, ale ja rad nie daję, ale generalnie polecam każdemu pracę nad sobą, bo wszystko inne w życiu zaczyna się wtedy układać, ze sobą porządek wewnętrzny. Mi się wydaje, ostatnio o tym dyskutowałem ze znajomą, będąc 4 lata... u psychologa i chodząc regularnie na terapię, że taka terapia to powinno być trochę jak służba wojskowa w Izraelu, obowiązkowa dla każdego, bo można się na terapii po prostu na regularnych spotkaniach z psychologiem o sobie wielu rzeczy dowiedzieć, nauczyć się jak wyrażać uczucia, jak mówić, jeżeli coś ci się nie podoba, a wiele osób, szczególnie mężczyzn jednak, z tego co widzę, ma z tym problem. I właśnie dlatego, bo tej terapii nie przeszło i jakby... Jeżeli nie lubisz siebie, no to nie będziesz lubił innych. Tak? Tylko tak, jak znaleźć tego dobrego terapeuta? Bo ja byłem w szoku, jak przeczytałem, że zarówno terapeuta twojego taty, jak i mamy powiedziała, że należy cię wyrzucić z domu i ograniczyć kontakt w momencie, kiedy ty jesteś pod wpływem. I to mnie wstrząsnęło, że wyrzucić z domu, że tak podpowiada terapeuta, jak znaleźć takiego, który pomoże, ale nie będzie stosował takich drastycznych środków. No ale to właśnie o dziwo te drastyczne środki działały. No tak, no słuchajcie, no to jest tak podstępna choroba i też mój terapeuta mówił, słuchaj, ja wierzę tobie, ale nie wierzę twojej chorobie. Bo to jest bardzo ładne zdanie w ogóle. Bardzo mi się to podoba. No. Bo to jest tak, że niestety ta choroba żeruje na dobroci bliskich. Żeruje na tym, że właśnie stwarza się komfort do tego picia i zażywania, bo cały czas sobie człowiek myśli, a jeszcze komuś na mnie zależy, a jeszcze mnie kochają, a jeszcze nie jest tak źle. To jeszcze mogę tą granicę przeciągnąć. Więc tak, te drastyczne posunięcia. Kiedyś Marek Kotański powiedział, narkoman
ekrana trzeba złamać, a potem go ułożyć na nowo. I coś w tym musi być. No jednak to wielki człowiek, autorytet w tej dziedzinie i myślę, że jest w tym dużo racji. Jest takie poczucie, bo jak ja przestałem w ogóle pić alkohol ponad 1,5 roku temu, to bałem się jednej rzeczy, że jak już mi to wejdzie w krew i będę chodził na imprezy, czy spotykał się z ludźmi, którzy piją, to poczuję się od nich lepszy. Zupełnie tak nie miałem. Natomiast miałem tak, że czasami jak patrzyłem, albo nadal patrzę, do jakiego stanu niektórzy moi znajomi potrafią się doprowadzać regularnie, to nie mam tak, że się czuję lepszy, ale mam tak, że się o nich boję i mam takie trochę, wiesz, współczucie. Myślę, że stary, idziesz w bardzo złą drogę i w bardzo złą stronę. Natomiast ja wiem, że dopóki sam tego nie zrozumiesz, to ja ci nie pomogę, bo sam musisz chcieć to zmienić. Powiem tak, też może to drastycznie zabrzeć, ale już przestałem zajmować się innymi. W pierwszym roku trzeźwienia rzeczywiście miałem, to jest chyba przypadłość każdego i to trzeba na to uważać, że pomagasz sobie, ale też chcesz pomagać innym i chcesz zmieniać cały świat i to jest taka niebezpieczna jakby uliczka. A dzisiaj, tak jak mówię, mam akceptację na to, że każdy ma prawo żyć po swojemu. Mam akceptację na to, że nie każdy musi być uzależniony i że ludzie mogą się normalnie napić alkoholu. I też mam takie poczucie, że kurde, że to, że ja jestem uzależniony, to nie znaczy, że zaraz cały świat się dookoła mnie zmieni. Ludzie żyją, ludzie piją. Wczoraj ludzie pili i to raczej mnie uderzyło. Nie to, że oni tam piją i jakieś tam zagrożenie, czy że mi ich żal, czy że oni ten, tylko sobie pomyślałem, kurde, to już nie są te czasy, nie? Jednak dzisiaj ja, kiedy w ogóle przestałem pić i zmieniłem swój tryb życia, zacząłem spotykać na swojej drodze wielu ludzi, między innymi moją partnerkę, którą poznałem w Sylwestra i no to do dzisiaj się ludzie śmieją, kiedy ja to opowiadam. Poznała nas producentka mojego spektaklu. Co ciekawe, moja koleżanka Kamila Polak, bo też aż tak spojrzałem, mówię, o, poznałem kiedyś Kamilę, bardzo fajna dziewczyna. No widzisz, no i słuchajcie, i poprosiła mnie właśnie o to, żebym po spektaklu jakby wzniósł ten toast symboliczny, bez oczywiście lampki szampana. Mówi, jesteś taki wygadany, no to słuchaj, powiedz parę słów do ludzi. No i ja mówię, powitaliśmy razem Nowy Rok i podeszła Marcela i mówi do mnie, słuchaj, no a ty nie pijesz? Nie czcisz tego lampką szampana? Ja mówię, nie, ale widziałem, że ona też bez kieliszka. I ja mówię, a ty? A ona mówi, no ja też nie. A ja do niej, od kiedy? Tak. Nie, no bo dla mnie... Gatunku, nie? Tak, w moim chorym umyśle wtedy, kiedy ja miałem 2 lata trzeźwienia, wydawało się, że jak już ktoś nie pije, no to jest jakaś zaprzyjaźniona alkoholiczka. Albo coś. Nie mieściło się to w mojej głowie. Tak, nie? Że moja Marcela została tak wychowana, że w ogóle generalnie nigdy nie piła alkoholu i dla niej to jest normalne. I słuchajcie, dzisiaj spotykam wielu wspaniałych ludzi, właśnie teraz jak byliśmy na wakacjach, którzy nie piją, odchodzą od tego i super spędza się razem czas i są rozmowy i fajne i nie ma tego sztucznego udawania i wielkogórnolotnych słów o przyjaźni i wielkich biznesów, które nigdy się nie odbyły, bo to najczęściej po pijaku, na takich historii. Tak, i miłości, nikt ci tyle nie da, ile ja ci obiecam, tak? Dokładnie, tylko są naprawdę fajne, wartościowe relacje, fajne, wartościowe rozmowy, które i słowo coś znaczy. Na trzeźwo słowo jednak coś znaczy. Każdy z nas to słowo waży i nie rzuca go na wiatr. W ogóle człowiek trzeźwy, no moim zdaniem, no po prostu coś z sobą reprezentuje. I dzisiaj może to nie chodzi o to, czy ja się czuję lepszy, ale ja jestem z tego powodu na pewno dumny. Na tym zbudowałem swoje poczucie wartości i no to na pewno w moim przypadku jest powód do dumy. Powód do dumy też, że tych konfliktów z prawem nie było aż tak dużo, albo też o nich nie piszesz, bo jedyne, jakie zarejestrowałem w książce, to gdzieś tam po zdjęcie w momencie, kiedy spodnie poszły w dół po gali w Gdyni. Druga sprawa to mieszkanie. No trzeba przeczytać tę historię, jeżeli chodzi o to 10 tysięcy, które i to nie twoje mieszkanie, nazwijmy to, ale nie było takich sytuacji, że mówiłeś, kurczę, tu mnie złapała. Przecież ty, był taki moment, że praktycznie zawsze przy sobie coś posiadałeś i że nigdzie cię nie złapał policjant, nie przetrzepał, że nie było gdzieś jakiegoś aresztu, chyba że się zaraz dowiemy. Nie, rzeczywiście, to akurat miałem jakieś takie szczęście, no tak jak mówię, no powiem tak,
To jest też jeden z powodów, dlaczego napisałem tą książkę. Muszę o tym powiedzieć. No niestety wielu moich znajomych nie miało tyle szczęścia i ta książka to jest taki hołd i pokłon w ich stronę. Wielu wspaniałych, pięknych ludzi, których spotkałem na swojej drodze. Przypomina mi się od razu taka historia, kiedy skończyłem pierwszy ośrodek dla narkomanów i to już było po dniu, to było przed Wszyscy Jesteśmy Chrystusami i po pracy nad tym filmem tak sobie pomyślałem, że zaproszę Marka Kondrata do ośrodka na rocznicę i żeby zrobić im taką przyjemność. No i odebrałem go na dworcu w Gliwicach i pamiętam, że on był taki bardzo przestraszony, że widziałem to w jego oczach. Dopiero do mnie dotarło, że no to, co jest dla mnie normalne, nie musi być dla każdego oczywiste. I widziałem, że był poddenerwowany, co mu się rzadko zdarza i zawsze wydawało mi się, że to jest człowiek, który panuje nad sytuacją. No ale kiedy już wjechaliśmy do tego ośrodka, zobaczył tych ludzi, wspaniałych, pięknych, inteligentnych, wrażliwych ludzi, porozmawiał z każdym, kiedy się rozstawaliśmy, przyznał mi się, mówi: Michał, myślałem, że to będzie no jakieś piekło na ziemi, ten ośrodek, że tam będą leżeć pod kropulówkami, bez zębów. On mówi: ci ludzie wyglądają jak, nie wiem, kadra siatkarzy nad kółczym gniazdem u Jacka Nicholsona, takie świry. Tak, ale tylko chcę skończyć ten wątek, bo to jest dla mnie ważne. I po tym wszystkim ja rzeczywiście się uśmiechnąłem i on też chyba zrozumiał, że to jest choroba, która dotyczy każdego, ale dzisiaj niestety większość z tych ludzi nie żyje, z tych pięknych ludzi. Mogę powiedzieć szczerze, niektórzy byli po prostu moimi przyjaciółmi, bo spędzasz rok z ludźmi pod jednym dachem, którzy opowiadają o najtrudniejszych historiach swojego życia. Tak się w relacjach rzadko kiedy zdarza, a potem dowiadywałem się, że ktoś przedawkował, ktoś popełnił samobójstwo, albo niektórzy z nich też trafili do kryminałów. Więc to szczęście, które ja miałem, ten cud, który się wydarzył, no też jakby zobligował mnie do tego, żeby tą książkę napisać, mimo że to było dla mnie bardzo, bardzo trudne, ale jakby tą książkę i pochylę się nad tymi ludźmi, których dzisiaj z nami nie ma. No. Było szczęście, był cud, tak. Ale też przez całą książkę mam wrażenie, że był stres, był lęk, był strach. Czy już go nie ma? Czy w tym momencie już nie odczuwasz tego ciągłego lęku i strachu? Znaczy powiem tak, no na chwilę oczywiście, jak to wszystko opowiedziałem, to ta książka też dla mnie była takim elementem terapii i elementem oczyszczenia i czegoś takiego, że no nie ma nic gorszego w życiu jak tajemnica. No jak masz jakieś tajemnice i idziesz gdziekolwiek, a już tym bardziej jak jesteś osobą publiczną, to boisz się, że te tajemnice ktoś ci wyciągnie, że jakiś dzień dziennikarz ci wyciągnie. No tu już nie można mi nic wyciągnąć. Już zostało wyciągnięte wszystko, więc jakby poczułem na początku ogromny lęk, jak to zostanie ocenione, ale też wracając do Strachoty i Żulczyka, słuchałem ich podcastów i oni bardzo wyraźnie o tym mówili, że kiedy zaczynali pracę nad tymi podcastami, bali się oceny, bali się, jak to zostanie odebrane. Też budowali, jak to się mówi, że z jednego drzewa można stworzyć cały las i też budowali ten las, że kurde, że teraz to nie wiadomo, co się wydarzy, a się nic nie wydarzyło. Okazało się, że jak czynisz dobro, to dobro wróciło, że pomogli wielu ludziom, że te podcasty są słuchane przez wielu i tak samo było z tą książką. Ja dałem pełną szczerość, okupioną oczywiście lękiem, strachem i tak dalej, a wróciło samo dobro. Jeszcze nie spotkałem się z żadną negatywną recenzją tej książki, co się raczej w moim zawodzie nie zdarza. Oczywiście tfu, może to się, no tu malowane drewno, ale może to się jeszcze zdarzyć oczywiście, ale nie żadnego hejtu z żadnym hejtem nie spotkałem się, co jest w ogóle niesamowite, bo zawsze czy role, czy moje występy jednym się podobają, innym się nie podobają i to jest normalne, bo polaryzujesz ludzi, prawda? Tak, każdy ma do tego prawo, a ta książka na razie, czy odbiór po niej ma taki niesamowity. Jedyny problem, jaki miałem z tą książką, to żeby ją kupić. A, no to... Zjeździłem po Warszawie, ale widziałem na twoim Instagramie, że już
już mówisz, że już będzie dostępna. No słuchajcie, no na to wpływu nie mam. Troszkę mnie to na początku, książka po 2 tygodniach rozeszła się po prostu błyskawicznie. Myślę, że ja pamiętam, jak pisaliśmy tą książkę i Kinga Janas właśnie, która jest wydawcą tej książki, mówiła: słuchaj, Michał, ja na tej książce wiem, że nie zarobię, my ją piszemy z czystości serca, żeby pomóc innym ludziom i tak dalej. I oczywiście ja nie wiem, czy ona na tym zarobi, ale kurczę, no już jest trzeci dodruk, to przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Książka została wykupiona w 2 tygodnie, potem została rzucony drugi dodruk na wszystkie Empiki, ale niestety przez 3 tygodnie nie była dostępna online w Empiku. To też jest dla mnie, ludzie musieli szukać jej po księgarach. Dzisiaj już od piątku Empik mają w magazynach, no online jest dostępna, a ludzie mi wczoraj pisali, że jeszcze nie ma jej na tym, więc gdzieś się tam ten Empik chyba nie wyrabia z tym, żeby tą książkę włożyć. Wszystkie książki są. Ale oczywiście oby, żeby takie, myślę, że każdy, kto tylko książkę takie pisze, problemy, żeby miał, prawda? Tylko takie problemy, że jego książka jest niedostępna. No ale ludzie, którzy chcą po nią sięgnąć i wiadomo, którzy chcą ją zdobyć, cały czas mi wysyłają screeny, czy oznaczają mnie na Instastories, że mają książkę, że właśnie przeczytali ją, tak jak to wy tutaj powiedzieliście, w jedną noc. No do 3 dni, to jest taki ten. Bo to taka dobra długość, 300 stron, idealnie wchodzi. Zastanawiam się, bo z tej książki wynika, że ważną postacią dla ciebie jest Marek Kondrat i zawsze tak. Był takim trochę aniołem stróżem, który ci pomagał w pewnych sytuacjach. I ja tak trochę pod włos chciałem spytać, bo Marek Kondrat kocha wino, Marek tak. Kondrat promuje wino, Marek tak. Kondrat chce nauczyć, albo chciał nauczyć, bo być może już to zrobił, tak. Pić Polaków wina. Nie masz z tym problemu, że on aż tak bardzo się w to angażuje, wiedząc, jak sam przed chwilą powiedziałeś, że alkohol to jest trucizna? No słuchaj, to jest właśnie ta akceptacja. No to jest tak, że cały czas się uczymy tolerancji. Jeśli wymagamy, to jest troszkę tak, jak w dzisiejszej naszej polityce. Chcemy, żeby na przykład, nie wiem, było tolerowane to i tamto, a nie tolerujemy czegoś innego, nie? Więc jakby no jest to pewnego rodzaju hipokryzja. No to jeśli ja wymagam tolerancji dla ludzi uzależnionych, tego, żeby akceptować, to ja muszę mieć też tolerancję dla ludzi pijących. No to, jak mówię, nie każdy pijący musi być od razu uzależniony, nie każdy pijący musi być od razu alkoholikiem. Myślę, że każdy z nas po prostu codziennie staje w prawdzie lub nie staje, niektórzy się oszukują, ale kiedy stanie w prawdzie, odpowie sobie na to pytanie, czy ma problem, czy nie. Ja znam ludzi, którzy swobodnie się mogą napić alkoholu i napić się wina lampki do obiadu i to jest normalna sprawa. W pierwszym roku gdzieś z tym wojowałem i wszystkich chciałem nauczać, i żeby najlepiej wszyscy nie pili, żeby świat się nie zmienił, żeby świat się zmienił, żeby nie było reklam alkoholu i alkoholu na półkach, ale żeby tak, w ogóle nie było tak, w towarzystwie. Dokładnie, tak? Ale tak nie będzie. Nawet słyszałeś historię podczas palenia papierosa, że są nałogi lepsze i gorsze. Dokładnie. Tak? No więc ja wam powiem, Marek Kondrat ma prawo promować alkohol. Jeśli to mu nie szkodzi, to jest jego prywatna sprawa i ja mam na to pełną akceptację. Ładne było to zdanie. My żeśmy obaj z Sestrim wczoraj je wychwycili z twojej książki. Chłopca do 5. roku życia trzeba traktować jak księcia, między 5. a 15. jak niewolnika, a od 15. roku życia jak partnera. Jako że twój syn ile ma lat, przypomnij? 5. Czy to jest moment, kiedy będziesz go zaczynał traktować jak niewolnika, Michał? Nie, ja to po prostu ten cytat, ja po prostu, no jedna z takich aktorek, w której jako pani Pieczyńska, w której się kochałem jako młody człowiek i nieraz jak ją spotykam na festiwalu w Gdyni, to jej mówię, mu prawie komplementy. No ostatnio dawno jej nie widziałem, co prawda, ale widziałem ją właśnie w Dzień Dobry TVN i bodajże już nie chcę tu przekręcić, no ale czy jej ojciec, czy jej dziadek właśnie, co mi bardzo się spodobało, powiedział, że ten taki system wychowania, że do 5. roku życia właśnie rozpieszczać jak księcia, potem jak od 5. do 15. Jak niewolnika i od 15. jak partnera. Oczywiście wiem, że dzisiaj no, są takie czasy, że wszyscy, że tak powiem, nad naszymi dziećmi się trzęsiemy i pyłki i to i tak i nie wolno krzyknąć i nie wolno. No, najlepiej to już jakby dziecko siedziało i rozdawało karty.
żarty. Do tego to dochodzi, ale przecież, ale mi się wydaje, że jeśli chodzi o wychowanie chłopca, to chłopiec musi mieć gdzieś te zasady, musi mieć te sztywne ramy. I zresztą dzisiaj ja widzę, gdzie na wiele pozwalaliśmy Fryderykowi i rzeczywiście no, czasami to przekraczał te granice i do piątego roku życia rozrabiał. Był księciem i często był nieznośny. To dzisiaj wprowadziliśmy taką tablicę, gdzie on sam już sobie stawia, ma trzy kolory takich magnesików i jest jego zachowanie w domu i jego zachowanie poza domem i wybrał sobie dni, w których jest bajka, w których jest słodycz i kiedy on funkcjonuje według tych sztywnych zasad, kiedy umie nazwać swoje po prostu zachowanie i kiedy już sam przychodzi, bo jedno jest tak, że dzisiaj akurat no, był gorszy dzień, lepszy dzień, albo że jeszcze ma szansę. No często sobie klikuje wrzuca ten magnesik, że jeszcze trzeba mu dać szansę, no i rzeczywiście... A co, daj szansę. Tak, dać szansę na to, że może jednak słodycz będzie, bo on tym swoim zachowaniem rzeczywiście jak to w życiu, na coś pracuje. Michał, nie? Pytanie z czata do ciebie, ja znam odpowiedź, ale ustosunkuj się, proszę. Kurde, wiecie, że ja czy Misiek zostawił sobie jakiekolwiek... Czy Misiek zostawił sobie jakiekolwiek używki, pyta Tomasz Mojka, trawka może? Nie, nie ma w uzależnieniu drogi na skróty. Ja wiem, że wiele osób to stosuje coś takiego, co uzależnionych oczywiście, to chcę podkreślić i to jest, no niestety, ślepa uliczka, że odstawia alkohol i idzie w trawkę albo w jakieś leki nasenne. Nie, nie, to są tylko zamienniki, to jest błędne koło i ja 8 lat temu po prostu, ja już byłem w takiej obsesji, że akurat w moim wypadku uklęknąłem, poprosiłem Boga z całych sił, mówię, Boże, pomóż mi, odbierz mi tą obsesję picia i brania, a ja nie będę już, nie sięgnę po żadną substancję do końca swojego życia. Oczywiście niby w terapii się mówi, że takich obietnic nie można składać, ale ja chciałem tego i tak jak mówię, no generalnie to nie jest choroba substancji, to jest choroba emocji. No jeśli ja się zagłuszam jakąkolwiek substancją, jakąkolwiek, czy to trawką, czy tym, to po prostu no, odcinam się od tych emocji, czyli sobie z nimi nie radzę. Ja dzisiaj, czy jestem smutny, czy jestem wesoły, czy odczuwam lęk, to po prostu tak jak dzisiaj obudziłem się z lękiem, bo to też nie jest tak, że ten lęk zobaczyłeś zdjęcie Testriego i po prostu się bałeś przyjść tutaj. Nie, po prostu obudziłem się z jakimś lękiem, ale dzisiaj wiem, że ja muszę się z tym zmierzyć, że nie stosuję też takich ucieczek, że kołdra na głowę i po prostu ten lęk wtedy jeszcze bardziej rośnie, tylko ja już uczę swój mózg, muszę wstać, że muszę ten lęk rozpuścić, że wykonam jakieś proste czynności przez mycie zębów, poprzez picie herbaty czy zjedzenie śniadania i on będzie ustępował. I rzeczywiście wykonałem tych czynności trochę, ten lęk totalnie ustąpił. Była modlitwa? Tak, była modlitwa. Modlitwa jest zawsze. No zawsze. Więc poranna kawka i modlitwa. Dwa rytuały. Tak. Wracając jeszcze do tych uczuć i emocji w kontekście jeszcze wychowania syna, bo piszesz w książce, że 90% osób nie potrafi mówić o swoich uczuciach, nazwać tych emocji. Tobie też tego brakowało w twoim dzieciństwie. Jak postępujesz właśnie teraz, wychowując swojego syna, aby tych emocji mówić, żeby nauczyć go o tym, właśnie żeby pięknie mówił, co czuje? O tym, że niezależnie od tego, jak te relacje z tatą były kiepskie, to szanowałeś zawsze to, że potrafił ci powiedzieć, że cię kocha, prawda? Tak, tak. To jest niesamowite, że mi to dał. No, to, że rzeczywiście zawsze czułem się kochany i nie czytałem tego z fusów, tylko po prostu to słyszałem wyraźnie od ojca i to buduje ogromną więź na dobre i na złe. Miłość jest w stanie pokonać wszelkie problemy. Ja muszę powiedzieć przede wszystkim największą pracę, jeśli chodzi o uczucia i o emocje, wykonuje moja partnerka, bo ja nie chcę sobie przypisywać. Prawda jest taka, że no ona więcej czasu spędza z moim synem. Ja dużo pracuję, dużo wyjeżdżam. No... Mam to szczęście, że gdzieś ona zrezygnowała ze swojej kariery i zrobiła mi przestrzeń na to, że ja mogę się rozwijać, że ja mogę podejmować role większe, mniejsze,
pisze, które wymagają ogromnego poświęcenia czasu czy wyjazdów na czasami nawet na kilka miesięcy. No i w tym czasie ona się zajmuje naszym synem i to ona też mnie nauczyła tego i to ona często mnie uczy tego, że no ja, wiadomo jak to facet, czasami syn mój się wywróci, no nic mu się rzeczywiście nie stało i ja mówię, dobra tam, wstawaj, nic się nie stało. I ona mnie stopuje i mówi, słuchaj, nie, stało się. Jeśli on ma potrzebę i się wypłakać, przytulić, to znaczy, że się stało i mnie sprowadza na ziemię, bo ja zapominam często o tych fundamentalnych zasadach, żeby dać dziecku przeżywać jego uczucia, że to, co mi się wydaje niewielkie, niewielką sprawą... Dla niego sprawą, może być olbrzymią. Dokładnie, to, że on zgubił samochodzik, to tak jakby mi rąbnęli auto teraz spod waszego studia, nie? I dla mnie może się wydawać, że to nic takiego, ale dla niego to jest koniec świata. To, że zostawił pieska gdzieś tam, to mi się może wydawać, że to jest nic wielkiego, bo tam maskotkę można odkupić, ale on jest z nią związany emocjonalnie, nazywa te zwierzątka, nazywa te swoje maskotki, więc tak, więc tutaj muszę przyznać i pochylić się nad moją partnerką, że ona wykonała ogromną pracę. Ja oczywiście też staram się mówić o uczuciach do mojego pięcioletniego syna i mówię, że tęskniłem za tobą, mówię, słuchaj do niego, Frysiu, choć powiem ci jakąś tajemnicę, kocham cię, no i on wtedy tak oczy mu rozbłyskują, ale to, co jest fajne, że potem jakby ja mu nie mówię, co ma robić, tylko robię to, co i mówię to, co czuję, a potem dostaję od niego to samo, że przychodzę do przedszkola i on mówi, tęskniłem za tobą, tata, albo mówi do mnie, kocham cię, tato, albo kocham tatę i mamę. No to jest piękne usłyszeć to od swojego dziecka. Wzruszający jest ten moment, jak opisujesz, jak on dla ciebie gra na fortepianie, na pianinie i to jak ten pianino, nie będziemy szczegółów wdawać, że tak powiem, do waszego domu trafiło, bo to jest też piękne, że to jest taki moim zdaniem taka forma, wiesz, wyrazu miłości dziecka do ojca, że on dla ciebie gra. Tak, to prawda. No on gra, on już odgrywa też, nie, teraz ma na przykład większą zajawkę na odgrywanie różnych bajek i ustawia na przykład samochodziki, ludziki ten i mówi, no którą chcesz bajkę? I mówi, tata, oglądasz? I rozgrywa dla mnie różne takie historie i się pyta, czy wiem, od ilu to jest lat? No i ja mówię, że od ilu i czy mogę oglądać? No to mogę. No i potrzebuję jakby, co za tym idzie? Oczywiście on w ten sposób komunikuje, że potrzebuje mojej uwagi, potrzebuje mojego czasu i myślę, że z tym graniem no to jest jedno, że gra dla mnie, a drugie, że potrzebuje uwagi, potrzebuje docenienia. No, zresztą jak każdy z nas, no nie ma chyba nic ważniejszego dla człowieka niż akceptacja rodzica, niż docenienie przez rodzica. No często niestety słyszy się, ile ludzi dorosłych i to już nie z uzależnionych domów, z tych przysłowiowych, normalnych domów idzie przez życie i nigdy od rodzica nie usłyszało dobrego słowa. Nigdy nie usłyszało jakiegoś komplementu. Zwykłego, a nawet, kocham cię, prawda? Tak, a mało kocham, a nawet często jest ocenianych, że jesteś nikim, że jesteś do dupy, że sukcesy są umniejszane i ludzie idą poturbowani i po prostu potem nie potrafią kompletnie się w tym wyrobić i są nieszczęśliwi, więc tak, każdy z nas przecież lubi komplementy i myślę, że tym bardziej nasze dzieci chcą być w naszych oczach doceniane, chcą urastać i się rozwijać. Więc tak, my staramy się mu poświęcać czas, ja mu się staram poświęcać czas i staram się doceniać wszystko to, co dla mnie robi i przygotowywuje, łącznie z tymi bajkami. No, niestety obserwuję, że ma chyba, no, ja nie wiem, znaczy nie wiem skąd to się wzięło, ale jakbym tak gdzieś z tyłu głowy mam, że wolałbym, żeby został piłkarzem albo pianistą niż aktorem. No i do pewnego czasu on, jak się go pytali, kim chce zostać, to był sprzedawcą w Zabce. No i pani mówi, no ale dlaczego w Zabce? No, żeby sprzedawać słodycze. No i właśnie, no ale to mnie cieszyło. Szczerze mówiąc, to sobie myślałem, to jest piękne, że on ma takie marzenia, a potem pojechaliśmy
razem na w taką trasę ze spektaklami. Chciałem spędzić z nimi czas i byliśmy w Zabrzu, gdzie grałem w spektakl The Strings i Marcela mówi, słuchaj, on nigdy tego nie widział, przyjdę na pierwszą połowę, usiądę z boku, jak będzie przeszkadzał, to wyjdziemy. No i słuchajcie, pierwszy akt się odbył, no mój syn wbiegł na scenę, przytuliłem go, zaczęliśmy coś gadać z Marcelą, ona mówi, a, że szalał, że śpiewał tego, nagle patrzymy, co on robi, a to Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, czy coś, aha, sala na 2500 osób. I słuchajcie, zaczęli się już zbierać ludzie po przerwie i nagle patrzę, co on robi, wychodzi na scenę i zaczyna śpiewać piosenkę ze spektaklu i zaczyna klaskać i cała czyli ta sala... Czyli genus nie oszukasz. Tak, i kurde, no wiecie, jak, kiedy pięciolatek wychodzi i ma tą pewność siebie, to już jedno, że oczywiście my jesteśmy dumni, że wyszedł i ludzie mu klaszczą, ale to też taka nagroda dla nas, że on ma takie poczucie pewności, że my za nim stoimy i takie poczucie własnej wartości, że się nie wstydzi i potrafi wyjść przed ludzi. No i potem wbiegł, skoczył mi na ręce i mówi, wiesz co, tata, ja już nie chcę pracować w Zabce. Ja chcę występować tak na scenie. Jak ty. No i tak, to jest... Zmieniło się jednak. Tak. Przypomniało się wtedy pewnie to Top Trendy, w którym też z piosenką wyszedłeś pierwszy raz przed publikę i wtedy stres się pojawiał, ale mimo wszystko skończyło się to bardzo, bardzo dobrze. My się zastanawiamy, czy, bo jednak jesteśmy w kanale sportowym, więc o ten sport bym zahaczył, bo często bywa tak, że na przykład najlepsi ultramaratończycy, jacyś ultratriatloniści, to są ludzie, którzy jakby jeden nauk, czyli picie albo ćpanie, zamienili na drugi, czyli na trening. I ciekaw jestem, czy ty kiedyś byłeś blisko tego, żeby trochę więcej trenować, bo opowiadałeś, że jak byłeś w jednym z ośrodków uzależnień, to czy deszcz, czy słońce, czy mróz, czy upał, biegaliście codziennie. Opowiadałeś o tym, że masz niesamowicie mocny organizm, bo wytrzymywałeś przyjmowanie narkotyków w dużo szerszym zakresie niż przeciętny Kowalski. No i też przyjaźniłeś się z Tomkiem Iwanem, co zabawne, byliśmy w piątek na imprezie, w sobotę z testrym i Tomka Iwana spotkaliśmy, więc potem jak zobaczyliśmy go w twojej książce, to też się zadzwoniliśmy do siebie, że tak, że... Pod nosem, są jakieś znaki. I ten sport chyba gdzieś tam koło ciebie zawsze obok był i miałeś taki moment, nie wiem, że właśnie trzeźwiejąc szukałeś sobie czegoś, co ci da, wiesz, jakiś impuls, no bo wiadomo, że trzeba sobie coś takiego znaleźć i to mógł być sport, czy niekoniecznie jednak? Znaczy powiem tak, mówi się, że suma nałogów uzależnionego musi być równa, no właśnie, i że wielu pytam. Rzeczywiście uzależnionych idzie w sport. No ja powiem tak, ja oczywiście w sport też odgrywał ważną rolę w moim życiu. Ja akurat, że tak powiem, skupiłem się na MMA i to mnie gdzieś tak pociągało zawsze. No nie wiem, no jakoś to też taki przyszedł czas, że w naszej przestrzeni KSW wtedy osiągało szczytów, pojawiło się też UFC, Conor McGregor, jak wiadomo, zrobił robotę, jakiej nikt nie zrobił dla rozpowszechnienia tej dyscypliny. No i ja pamiętam, że zacząłem treningi w WCA z Robertem Joczem, który później trenował mistrza świata UFC Janka Błachowicza i gdzieś tam się tym sportem zaraziłem i rzeczywiście robiłem to już w pewnym momencie codziennie i trenuję do dziś. Oczywiście tak, na ile mi pozwala mój zawód, ale generalnie ja muszę przyznać, że mój zawód generuje takie emocje, jest pewnego rodzaju narkotykiem i takim zamiennikiem, bo co mam wam powiedzieć, jak wiesz, że kurczę, dzisiaj na sali jest 500 osób i to niezależnie jak ty się dzisiaj czujesz, to nikogo nie musisz obchodzi. To zagrać, prawda? Musisz to zagrać i masz wyjść przed te 500 osób, to za każdym razem to jest jak skok na bungee, no i jest to pewnego rodzaju zastrzyk emocji, kopi, takie wychodzisz nie jest i tak, to... Że to już nie rusza, tylko wręcz przeciwnie, że tak, cały czas tę adrenalinę ma. A jeszcze większa jest ta adrenalina, no bo jakby niczym jej nie tłumisz i tak jak mówię wcześniej, czy sukces, czy porażka, to sięgałem po alkohol, czy po inne używki, czy jakieś wyzwanie zawodowe, to też się stymulowałem tymi używkami, bo wydawało mi się, że one zniwelują ten strach i mi jakoś pomogą poczuć się swobodnie, a dzisiaj już widzę, że nie ma większego rozwoju niż na trzeźwo, że gdzieś właśnie w tym osiągam te szczyty, kiedy jestem trzeźwy, kiedy potrafię się ze sobą spotkać, ponazywać swoje uczucia i tak, ten mój zawód jest takim moim narkotykiem i jestem
trochę, a nawet może bardzo pracocholikiem. Lubię pracować, dużo pracuję. No, teraz byłem na wakacjach 2 tygodnie w Dubaju. Wyszedłem z samolotu, już czekali na mnie z nagraniem. W sumie przed tydzień odwiedziłem 5 miast i wychodząc z samolotu już poleciałem do Wiednia na spektakl, potem z Wiednia do Poznania na kolejny spektakl, potem do Wrocławia na zdjęcia, z Wrocławia do Szczecina i tak dalej, i tak dalej, więc jakby... Nudy no, nie ma. No nie ma nudy. Oczywiście wiele osób... Ja nie wiem, skąd ludzie mają takie wyobrażenie. No, to zresztą w tych komentarzach na social mediach. No ja wszystko rozumiem, ale z czego on ma te pieniądze? No słuchajcie, no pieniądze z nieba nie spadają. No, jak ktoś obserwuje mój profil, no to ja naprawdę cały czas pracuję. Ciągle pracuję. To jest... nie mogę powiedzieć, że ciężka praca, dlatego że ja robię to, co lubię i robię to, co kocham, ale to jest bardzo wyczerpująca i wymagająca robota, bo cały czas jesteś w ruchu, to trzeba przejechać te kilometry, zagrać, wrócić. Ciągle. I wyjść z roli jeszcze. Dokładnie, wyjść z roli, wejść w następną. Ja gram w 4 spektaklach, teraz zaczynam 5, gram jeszcze w serialu, robię jeszcze innego rodzaju różne inne aktywności zawodowe, więc tak, to jest masa pracy i z pracy, słuchajcie, może teraz to kogoś oświecę. Tak, ciężko pracując można zarobić. No, jeśli ktoś nie wiedział, to tak jest. Ale fajnie, że to przypominasz, bo ja też często robiąc to, co lubię, ale jak pracujesz 7 dni w tygodniu i masz tego bardzo dużo, no też się możesz po prostu poczuć zmęczony, nawet jeżeli masz pracę, która jest dla ciebie fajna. Zastanawiam się jeszcze tak już powoli brnąc do brzegu, takie ładne zdanie. W ogóle nie rozmawialiśmy o filmie właśnie, gdzieś tutaj Gierka chciałem też poruszyć, bo... Mieliśmy Hate Park o Gierku, ale mieliśmy też ostatnio Piotra Trojana, który powiedział, że w roli Tomasza Komendy było najtrudniejsze to, żeby spotkać się później z tą reakcją Tomasza. Czy on powie, że to była postać autentyczna, tak to zapamiętałem, albo co najgorsze mógłby powiedzieć, tak nie było. Czy ty też miałeś taką sytuację właśnie w przypadku Gierka, że syn Andrzej, który mocno się zaangażował w ten film, gdzieś tam był obok, był też na premierze, że on powie, to nie tak, to nie tata. No słuchajcie, no ja pamiętam, jak się przygotowywałem do filmu, no już to jak się przygotowałem i że przytyłem, to wszyscy wiedzą. 21 kg. Tak, ale cały czas cisnąłem producenta, mówię, słuchaj Janusz, kurde, chcę się z tym Adamem spotkać, Gierkiem, nie? Bo mówię, no on żyje, wszystko o Gierku było, dosłownie wszystko mogłem przeczytać, mogłem jakby podejrzeć, jak on się zachowywał i tak dalej, ale nie było w ogóle wzmianek, a jeśli już to bardzo mało, o takich relacjach rodzinnych, o tym, jak oni żyli ze Stanisławą i w ogóle no gdzieś tego, to mi było potrzebne do zbudowania tej postaci. No a gdzieś Janusz mi mówił, nie gadaj z nim, bo tam jeszcze będzie chciał ingerować w scenariusz tego, masz się z nim nie spotykać. No i jakoś 2 dni, słuchajcie, ale to jak mówię, no Bóg istnieje i jestem, za każdym razem daje mi na to dowody. Ja jak też przygotowywałem się do tej roli, to się pomodliłem, mówię, Panie Boże, proszę Cię, żeby być jak najbliżej tej postaci, na tyle, ile jest to możliwe, nie znając jej i nie żyjąc w tamtych czasach. I słuchajcie, 2 dni przed udało mi się namówić Janusza, on chyba się zgodził, bo nie wierzył w to, że do takiego spotkania może dojść, bo mieliśmy zdjęcia za 2 dni w Ustroniu pierwsze. I ja dzwonię i mówię, dzień dobry, Panie Adamie, Panie Profesorze, no jak Pan wie, będę odgrywał rolę... Pana ojca i czy byłoby możliwe spotkanie, no tylko jest taki problem, że my już pojutrze zaczynamy zdjęcia, on mówi, no wie pan, no będzie trudno, bo akurat jestem z żoną na wczasach w Ustroniu. A ja mówię, nie. Niemożliwe. A on mówi, no tak, ja mówię, niemożliwe. No i słuchajcie, to była niesamowita historia i niesamowita akcja, pojechaliśmy tam, no ja oczywiście 23 kilo grubszy, no ale ubrany tak jak dzisiaj, czyli wiadomo, krótkie spodnie, bo pokażę, nie, krótkie spodnie, wyluzowany, sportowe buty, wchodzimy na to spotkanie, on w restauracji, no to profesor, dwie kadencje w Europarlamencie, no bardzo dystyngowany człowiek, wchodzi z żoną, z synem, który jest znanym chirurgiem na tej słynnej oparzeniówce w Siemianowicach Śląskich i oni wchodzą całą rodziną, a ja akurat też z reżyserem i z operatorem, którzy też czapeczki wylozowali w eleganckiej restauracji, wchodzą, a ja do niego, witaj synu!
I widzę, że oni tak stanęli, nie wiedzieli, co się dzieje. I potem, kurczę, wracamy. Pogadaliśmy bardzo miło. Wracamy na plan i Janusz do mnie przychodzi i mówi: kurwa, patrz, żeś się z nim spotkał. On teraz mi siedzi na głowie, czy to jakiś kabaret będzie. No i ja się chłopu nie dziwię, bo rzeczywiście, żeśmy wpadli. No kurde, no mógł być lekko zszokowany. No jego ojciec jednak był głową państwa. Tu chłopaki w krótkich spodniach i oszołom wpada i mówi: witaj, synu, na pierwszym spotkaniu. Więc słuchajcie, jaja były. No ale... aż gumeczka spadła. Tak, aż gumeczka spadła, no ale bez gumki nie można. Wiadomo, no. Swobodnie poużywać. No i ten. I co chciałem rzec. A potem rzeczywiście po pierwszym pokazie filmu, to był ogromny dla mnie stres i rzeczywiście sobie myślałem, jak on to odbierze, a on na takiej konferencji siedzieliśmy i zapytali go właśnie, jak jego odbiór, i on mówi: muszę przyznać, że pan Michał idealnie oddał emocje i uczucia mojego ojca i że nawet poprosiłem producenta, żeby dał mi ten film na jakiejś kodowanej, może cyfrowej taśmie, żebym mógł mieć ojca na co dzień w domu. I to było dla mnie tak największy poruszające. Największy komplement chyba, prawda? Tak, to już potem wszystko inne nie miało dla mnie aż takiego znaczenia, oprócz jednego, jak to się będzie podobało mojemu ojcu. To były dla mnie największe, najważniejsze dwie opinie i wiem, że mój ojciec jest bardzo, że tak powiem, okrutny w tym i zawsze powie mi prawdę. No i kiedy po premierze wstał ze łzami w oczach i powiedział, że to jest kreacja i że jest w szoku, że ja tak to zagrałem, no to było coś dla mnie niesamowitego i takie naprawdę ogromne spełnienie i wzruszenie. No i tak jak mówię, no nie ma nic cenniejszego jak to docenienie w oczach ojca. I to jest dobra puenta. Prawie 20 minut dzisiaj nasz poranek przedłużyliśmy, ale myślę, tak? Że... O, tak, kurde, no to... Najlepsze chwile spotkania, no to te, które je przedłużają, Michał. Więc no to dobrze, no to cieszę się, to miło mi. Pokażmy jeszcze tę książkę właśnie, żeby każdy, kto chce, mógł ją zobaczyć. Ja będę prosił o autograf zaraz. No oczywiście, tobie też od razu przyniosłem dla ciebie, też żeby nie było. Dziękuję bardzo, to bardzo chętnie. Moi drodzy, przypominam też, że partner kanału sportowego oraz sponsor polskiej reprezentacji, czyli Leroy Merlin, przygotował konkurs, w którym do wygrania jest 5x4 bilety na mecz Polska-Niemcy. On się odbędzie 16 czerwca na Stadionie Narodowym. Co zrobić, żeby wygrać? Otóż trzeba przesłać nam zdjęcie swojego stanowiska do kibicowania i oglądania meczów biało-czerwonych. Taką waszą strefę kibica. Regulamin konkursu znajdziecie w opisie do tego programu oraz na naszym Facebooku. Popatrzmy też na to, co się dzieje dzisiaj w kanale sportowym. 14 konfrontacja, 17 świat, sport, polityka, no i 21 druga część naszego programu. Top 100 wybieramy najlepszego piłkarza w historii. Michał Koterski był z nami. Michał, dziękujemy ci bardzo gorąco za to, że znalazłeś czas, bo myślę, że ta rozmowa była dla wielu inspirująca. Ja też dziękuję za zaproszenie. Co prawda rano, ale... ale udało. Zrobić, ale udało się. Wstaje temu Pan Bóg daje. Tak właśnie, jest. Dokładnie. Tak jest. Wszystko się zgadza. Dziękuję ci bardzo, Filip. Dziękuję bardzo. I zapraszamy jutro chyba w imieniu duetu Przemek Rudzki, Maciek Buchwald. A więc też będzie trochę o kinie, bo Maciek, jak wiadomo, to reżyser.